To nie było takie rzadkie, prawda, że ktoś natknął się w lesie na niemowlę, które sobie ktoś wyrzucił po prostu, prawda? Mhm. I to nie tylko wsparcie, tylko w ogóle w świecie greckim, potem w świecie rzymskim. W Chinach to nie działo się tak strasznie dawno. W Indiach to się dzieje nadal. Nie muszą lecieć kosmici, Niemcy powiedzieli to 70 lat temu. Mhm. Mieli rację, czy się mylili? Czy to zależy? Czy nie da się tego ocenić? Ja potrafię to ocenić, ale to jest zabarwienie kulturowe. Ale czy masz rację? Tego nie jestem. Ale widzisz, to jest świetne pytanie. Według mnie mam rację. Okej, czy w takim razie walka z Niemcami, z nazistami, którzy uważali, że jeżeli urodziłeś się taki, to nie masz prawa do życia, to jest tylko i wyłącznie próba wymuszenia, to była tylko i wyłącznie próba wymuszenia naszej perspektywy na nich, lepszego narzędzia pojęciowego do patrzenia na społeczeństwo, tylko właśnie jesteśmy coraz bardziej spolaryzowani, prawda? I tak się właściwie składa, że od bardzo, bardzo wielu z tych bodźców można się odciąć. Nie ma, w sensie można przejść na tą dietę informacyjną, na pozyskiwanie informacji na temat tego, co się dzieje w kraju, na świecie, rzeczy, które nas, są dla nas istotne, w sposób maksymalnie skrócony. To nie są losowe słowa, że prawda nas wyzwoli. Człowiek wie. Jeżeli człowiek staje w prawdzie, to nawet jeżeli to jest bolesne, nawet jeżeli to jest mniej wygodne niż dotychczas, to na jakimś głębszym poziomie, mam wrażenie, dotyka to czegoś fundamentalnego dla naszego bytu. I rozpoznajemy to i ludzie poprzez historię wielokrotnie pokazywali, że są w stanie znieść nieprawdopodobne rzeczy dla prawdy i nie żałować tego. Szymon Pękala, cześć. Hej. Zacznijmy od tego, że powiesz ludziom, czym się zajmujesz. Jestem youtuberem i publicystą, autorem kanałów takich jak Wojna Idei oraz Szymon Mówi, gdzie znajdziemy opisy różnych zjawisk społeczno-polityczno-kulturalnych oraz gdzie promowana jest idea otwartego dialogu, zwłaszcza z ludźmi, z którymi się nie zgadzamy. Okej, i z tego co wiem, to twoje studia są kompletnie w innym kierunku zrobione i to mnie zastanawiało trochę, skąd u ciebie taki pomysł, żeby założyć kanał akurat w tej tematyce? Na szczęście to jest pytanie, które pada przy każdej okazji, więc mam już gotową, że tak powiem, przećwiczoną bardzo dobrze odpowiedź na to pytanie. Natomiast to jest bardzo, bardzo prozaiczne, że tak powiem, historia i to samo można przeczytać na przykład na tej naszej stronie na Patronite, prawda, gdzie jest, że dlaczego Wojna Idei, prawda, i tak dalej. Mhm. To jakiś czas temu, kilka lat temu, ja po prostu zacząłem obserwować, bo ja zawsze tak hobbystycznie, można powiedzieć, interesowałem się nieco historią, prawda, czy odrobinę historią polityki i tak dalej. I wiele rzeczy, wiele zjawisk społecznych, które są bardzo dobrze znane z historii, zaczyna, mam wrażenie, odżywać w naszej przestrzeni społecznej. I wiele zjawisk niebezpiecznych, rzeczy, które wiemy, że mogą skończyć się bardzo, bardzo źle. I ja, patrząc na coraz bardziej polaryzującą się po prostu scenę publiczną, coraz bardziej zaogniające się po prostu te konflikty, nawet o błahe rzeczy, bo te konflikty nawet o błahe rzeczy potrafią urastać do rangi nierozwiązywalnych sporów między dobrem a złem, gdzie musisz opowiedzieć się po jednej ze stron, a jak się przesuniesz o 2 milimetry w tamtą, to już nagle jesteś złym człowiekiem. Wiemy z historii, że to może doprowadzać po prostu do rzeczy strasznych, nawet nie, że nieoptymalnych, tylko po prostu strasznych. Ja się zacząłem zastanawiać, czy ja mógłbym zrobić coś z tym, w tym problemie, który widzę. No i taka pierwsza rzecz, która, no nie wiem czy pierwsza, ale jedna z rzeczy, która, że tak powiem, urodziła mi się w głowie, to że ja mógłbym na przykład zacząć popularyzować jakieś zagraniczne pierwotnie wykłady, wypowiedzi, analizy, prawda, które ja uważam za pomocne. Właśnie czytałem, że zacząłeś od tego, że tłumaczyłeś jakieś filmiki Jordana Petersona, pewnie Bena Shapiro i tak dalej. Właśnie nawet nie do końca. Okay. Właśnie nawet nie do końca. To bardzo się kojarzy w tym momencie z tego, że dużo wykładów Jordana Petersona jest przetłumaczonych na Wojnie Idei, natomiast to się nie zaczęło od niego absolutnie. Mhm. Natomiast na samym początku to było właśnie takie spektrum, bardziej bym powiedział zagranicznych twórców, prawda, podcasterów, również naukowców, prawda, którzy... Od kogo zaczynałeś w takim razie? Znaczy, na samym początku to były osoby takie jak Kamil Palia, mhm, Gad Saad, również Jordan Peterson, prawda? Natomiast bardzo szybko się okazało, że ludzie w Polsce najchętniej Jordana Petersona oglądają. On był też wtedy po prostu też na tym szczycie popularności, więc, no, że tak powiem, głosem publiczności okazało się, że tego było zdecydowanie najwięcej, prawda? Mhm.
Więc, no więc tak do tego doszło. A z tym Benem Shapiro to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo wypowiedzi Bena Shapiro na kanale jest może ze 4, nie wiem, coś takiego, ale jakoś strasznie je akurat ludzie zapamiętali, bo to jest też taka trochę kontrowersyjna być może postać, więc być może dlatego. Ja go bardzo lubię i bardzo lubię sposób, w jaki on się wypowiada. Mówi mega szybko, mega dokładnie, więc on jest taki zapadający w pamięć. Tak, ja też bardzo lubię sposób, w jaki on się wypowiada, natomiast też trzeba zwrócić uwagę, no Ben Shapiro to jest osoba, która ma konkretne zaangażowanie polityczne, prawda? I okej, to nie jest zarzut, tak? Prawda? W sensie, no on, to jak najbardziej można się realizować w takiej formie, natomiast to nie jest właśnie, nie wiem, naukowiec, czy tam badacz społeczny, który się zastanawia, jak do wszystkiego podejść najlepiej, tylko to jest osoba, która ma konkretny cel polityczny, prawda? I ponownie, proszę bardzo, ale warto sobie zdawać z tego sprawę. Mhm. Czyli ty zauważałeś te same rzeczy, o których mówi na przykład Jordan Peterson w Polsce? Niekoniecznie w takim samym natężeniu. To jest bardzo słuszna uwaga, ponieważ dużo ludzi, jeżeli chodzi, bo Jordan Peterson mówi o bardzo wielu różnych rzeczach. I tak jak rozmawialiśmy przez chwilkę jeszcze przed nagrywaniem, ja osobiście najbardziej zawsze trafiały do mnie i uważałem za bardzo ciekawe i użyteczne komentarze Jordana Petersona na temat mitów, opowieści, religii również. Znaczy to nawet jeżeli się nie zgadzałem, że tak powiem, do końca z tą jego analizą, to było to bardzo ciekawe, naprawdę. Natomiast inną jego, że tak, i to jest myślę, że uniwersalne, no bo jeżeli on analizuje, prawda, jakieś uniwersalne motywy archetypiczne pojawiające się w literaturze czy w baśniach, to oczywiście, że jest, bo to jest wszędzie, tak, więc to nie ma, to nie jest skonkretyzowane. Tak samo jego to przesłanie psychologiczne, no bo on jest psychoterapeutą, prawda, psychologiem z zawodu i z wykształcenia i to jest, i myślę, że te problemy psychologiczne, o których on mówi, jak najbardziej się manifestują w Polsce, jak najbardziej. I to widać po reakcjach ludzi na niego, że bardzo dużo ludzi ma niezwykle pozytywną reakcję na jego przesłanie psychologiczne, pokazuje, że tak, ta osoba naprawdę pomogła mi wyjść z jakichś problemów psychicznych i świetnie. Natomiast jego, że tak powiem, postawa polityczna, Jordana Petersona, no to no niekoniecznie. To znaczy, to jest to te problemy, które oni mają w Kanadzie czy w USA na przestrzeni politycznej, manifestują się również u nas, ale na zupełnie w zupełnie innym kalibrze, ponieważ ludzie, którzy właśnie są zanurzeni w anglosferze informacyjnej, prawda? Mają czasem tendencję do przenoszenia tego, że no, ojejku, no to my tutaj chyba w Polsce najbardziej się mamy martwić, nie wiem, terrorem poprawności politycznej, że każą nam, nie wiem, mówić w ten albo w taki sposób, ale to nie są problemy, które najbardziej żywotne są w polskiej polityce, umówmy się, prawda? Dlatego cię o to zapytałem, bo często się spotykam właśnie, że ludzie słuchają tych zagranicznych podcastów i youtuberów i opowiadają o tym, jakby to samo działo się w Polsce, a ja żyję w Polsce, jakoś nie zauważam za bardzo, żeby to się działo w Polsce. Na pewno nie w takim spektrum, jak to się dzieje za granicą. Nie w takim stopniu, jak to dzieje się na zagranicą. Natomiast takie rzeczy jak nie wiem, czy no, może innego słowa użyję, bo chciałem użyć pewnego słowa, ale się powstrzymam. Ale takie rzeczy jak aktywiści próbujący siłowo zablokować wykład pracownika akademickiego, bo nie spodobała im się jedna rzecz, to oczywiście, że w Polsce mamy. Nie tak dawno była akcja z panią dr Magdaleną Grzyb, prawda? Okej, okay, nie słyszałem o tym. A no to było już półtorej roku temu tak naprawdę w tym momencie. Pani doktor Grzyb jest w ogóle, ona jest kryminolog, tak? I ona jest w ogóle feministką, ona, mam wrażenie, że z takiej perspektywy społeczno-politycznej jest zdecydowanie po tej bardziej progresywnej stronie. Natomiast ze względu na to, że ona stoi na stanowisku, że no nie, że trzeba być jednak kobietą, żeby być kobietą i że jeżeli osoby takie jak Margo, prawda, które ewidentnie robią pewien performance polityczny, prawda, przypisując sobie, że tak powiem, pewne identyfikacje, które są zupełnie nieweryfikowalne i tak dalej, że traktowanie nie wiem, walki o sprawę Margo jako walkę o prawa kobiet, to jest zupełnie nieporozumienie, prawda, i tak dalej, no to i tę osobę, która miała w ogóle prowadzić wykład na UJ-cie z w ogóle innego tematu, bo pani jest kryminologiem po prostu, prawda, ale artykuły takie pisała chyba dla Kultury Liberalnej, o ile się nie mylę, to można sobie sprawdzić, tak, bo mówię to w tym momencie z głowy. Czy to dokładnie w tym miejscu było, no ten wykład próbowano zablokować, ją zastraszyć, prawda? Aktywiści powiedzieli, że nie, bo to jest faszystka, bo to, że ona wypowiedziała się na ten temat w taki sposób, i mówię, wypowiedziała się w sposób ekstremalnie kulturalny, zgłaszając swoją opinię, ale ponieważ była to opinia nieprawomyślna, no to wydawało się im, że można po prostu siłowo wymusić zablokowanie
wykładu akademickiego, w ogóle na inny temat. To był temat, nie pamiętam w tym momencie tego tematu, ale to był jakiś temat dotyczący kobiet padających ofiarą przemocy, czy coś takiego, prawda? Bo tym się zajmuje zawodowo pani Grzyb. Więc próbowano zablokować ten wykład, oczernić ją w mediach, ale na szczęście rektor ostatecznie zareagował, że ten wykład się odbędzie i że nie próbujcie sobie nawet tutaj robić tego typu rzeczy. Więc tego typu rzeczy, tego typu próby robienia tego typu rzeczy coraz bardziej w Polsce są, ale są na zupełnie innym poziomie niż w Kanadzie czy w USA. I to trzeba mieć tego świadomość, tak? Znaczy nie ignorować tego, bo ten temat istnieje, oczywiście, że istnieje, ale jest on wielokrotnie mniej natężony niż na Zachodzie. I jeżeli ktoś próbuje traktować jako najważniejszy problem w polskiej polityce, to nie zostanie potraktowany na poważnie po prostu przez większość ludzi, którzy na co dzień obracają się w tym kraju, bo są znacznie poważniejsze problemy po prostu w tym kraju niż to. Tak, tym bardziej, że żyjemy w kraju, w którym rządzą prawicowcy, więc to już jest jakby... Chociaż Trump też był z prawicy, więc u nich to też różnie wygląda. Ta prawica u nas, a ta prawica tam niewiele mają wspólnego, ale to pewnie to można tak powiedzieć, ale... Ale powiedzmy, to też jest takie rządzą, no w sensie to rządzą na zmianę jedni i drudzy, więc to też nie jest, ludzie też mam wrażenie, że bo w kulturze politycznej PiSu, ile to trwa? 7 lat, tak? Za chwilę się być może zmieni, prawda? To nie jest tak, że jesteśmy zabetonowani w tym stanie, prawda? Więc tak samo ludzie mówili przedtem, prawda? Za PO też byli komentatorzy, nie? W tej neoliberalnej kulturze politycznej. No dobra, dopiero co był PiS, potem znowu był PiS, więc to nie jest tak, że my jesteśmy zabetonowani w tej władzy, tak? Znaczy, ja nie mówię, że oni na pewno przegrają kolejne wybory, bo nie wiem, tak? Ale to nie jest tak, że jesteśmy zamknięci w tym na wszystkim na zawsze. To kancelowanie chyba też nie doszło do Polski za bardzo, co? I na pewno są jakieś przypadki, gdzie kogoś... Są przypadki, jak najbardziej. Są przypadki odwoływania, są przypadki... Nie, ponownie mam... Te rzeczy są opisane w książce. Ja wiem. Te rzeczy są opisane w książce, być może z pamięci pomylę jakieś szczegóły, tak? Ale rzeczy takie jak odwoływanie występu, prawda, Sławomira Mentzena... To właśnie czytałem. Na temat optymalizacji podatkowej, no bo on jest ekonomistą, prawda? Ale z drugiej strony zastanawiałem się nad tym, że gdybyśmy się cofnęli 10 lat, to dokładnie to samo też mogłoby się wydarzyć, bo to jest normalna sprawa, że jak jacyś ludzie mają prawo się nie zgadzać z kimś, kto będzie przemawiał, ktoś, kto jest kontrowersyjny. Jeśli oni postrzegali go jako kontrowersyjnego, to nie znaczy konkretnie, że to jest jakiś napływ kultury z Zachodu, tylko to jest po prostu w miarę normalne. No tak, ale o czym mówimy? Jeżeli ktoś się z kimś nie zgadza, ktoś uważa, że nie chce tej osoby słuchać, no to jest jeszcze zupełnie inne zjawisko niż ja się z tą osobą nie zgadzam, więc nikt nie może tej osoby słuchać, prawda? Tak. A to jest napływ, z jednej strony jest to do pewnego stopnia, znaczy nie jestem pewien, czy to jest napływ kultury Zachodu, czy to jest być może naturalna reakcja na kulturę internetową. Ponieważ te lincze w cudzysłowie, weźmy to w cudzysłów oczywiście, prawda, żeby nikt nie pomyślał o linczach fizycznych, prawda, są możliwe wyłącznie dzięki internetowi. I one odbywają się głównie w internecie. To nie znaczy, że są nieważne, bo mówię, no myślę, że Sławek Mentzen, nic mu się nie stało, prawda, on się nawet ucieszył, prawda, że go tam skancelowali, bo potem to jego powtórzył, prawda, ten event z wielokrotnie większym... Mógł to wykorzystać marketingowo. Ale jeżeli one dotykają osób, które nie mają własnej platformy, osób, które może są bardziej wrażliwe, prawda, i tak dalej, to dotknięcie tym jest zupełnie realne. To nieważne, że to jest w internecie. I to jest nowe zjawisko, ponieważ to nie jest to samo, co oj, ostracyzm społeczny był zawsze. No jasne, ale nie zawsze było tak, że ty robisz sobie coś tutaj sobie lokalnie i podpisują się, i pod sprzeciwem wobec ciebie podpisuje się 1000 osób z drugiego końca, albo rozproszonych po całej Polsce, prawda? I nagle wygląda, ojejku, 1000 osób przeciwko mnie protestuje, ale to jest 1000 osób rozproszonych po całej Polsce, prawda? Mhm. To nie jest to samo, gdyby podeszło do ciebie 1000 osób, prawda, z twojej lokalnej wioski i zaprotestowało przeciwko temu, co robisz, ale takie wrażenie może być w naszej mentalnym głowie. Dokładnie. I to jest forma ostracyzmu społecznego, który zawsze istniał, ale podniesiona do 17 potęgi. A w momencie, kiedy wraz ze zmianą ilościową pewnych zjawisk, w pewnym momencie następuje zmiana jakościowa. To nie jest ostracyzm tylko trochę bardziej, tak samo jak ocean, to nie jest szklanka wody, tylko trochę większa. To jest coś zupełnie innego, pomimo iż można by się kłócić, że to jest tylko trochę więcej wody. I te zjawiska kancelowania
czytał Sławka Mencena, mówię, w książce jest opisanych co najmniej kilka tego typu przykładów, czy przykłady akademickie, czy przykłady odwoływania wywiadów z podcasterami, prawda, i tak dalej. Czy próba, nawet nie wiem, zdjęcia książki Rafała Ziemkiewicza z Allegro, prawda, za rzekomy antysemityzm, bo napisał mit mit Holokaustu napisał, tak, w tej książce, chociaż nie mówił tego, nie miał na myśli podważania historyczności, tylko to, że to zjawisko się mitologizuje w tym momencie. Ale to był sketchy tytuł. To nie był tytuł książki, okay. To było sformułowanie gdzieś tam w książce, prawda, którego dokonano świadomej nadinterpretacji, żeby się do czegoś przyczepić i usunięto tą książkę z Allegro, Zamowę nienawiści, a w tym samym czasie na Allegro można było kupić Mein Kampf. Bo jako książkę historyczną. No i proszę bardzo, ja nie bronię w tym momencie tutaj koniecznie, nie wiem, wszystkich tez Ziemkiewicza, bo on ma swoje, że tak powiem, własne problemy i przekłamania w tym, o czym mówi, ale próba usunięcia tej książki za antysemityzm była absolutną bzdurą, tak? W sensie to nie był atak merytoryczny i tak dalej. I w ogóle skąd pomysł, że publicysta, dany konkretny publicysta, nie może sprzedawać swojej książki na Allegro w momencie, kiedy naprawdę ta książka, ja tą książkę nawet omawiałem w którymś filmie, ta książka ma masę błędów tak naprawdę, ale nie antysemityzm naprawdę. A poza tym, tak jak wspomniałem, są znacznie gorsze rzeczy na Allegro do znalezienia i świat się nie zawalił z tego powodu. Na kogo oni starali się wpłynąć, żeby usunąć tę książkę z Allegro? Na Allegro? Usunięto ją. Słucham? Allegro ją usunęło. Cheat. Tak, okay. Allegro ją wycofało. Że nie można jej sprzedawać, prawda, na tym. W taki sam sposób, bo gdybyśmy, wyobraźmy sobie, bo to nie jest to samo, co 15 lat temu, tak, gdyby przyszło 100 osób protestować pod siedzibą Allegro w Polsce, no to pokrzyczeliby 2 godziny i koniec byłby koniec tematu, bo nikt by tego nie zobaczył, prawda, ale teraz wszyscy widzą to w internecie, prawda, i biznesowo, to nie jest tak, że Allegro ma jakąś agendę, prawda, czy coś takiego, tylko... PR-owo nie chcieli tego przyjąć. PR-owo się po prostu nie opłaca to ludziom robić, chociaż też mam wrażenie, że już powoli, zwłaszcza na zachodzie w Polsce, jak zawsze, dochodzimy do wszystkiego nieco trochę później, dużo ludzi się orientuje, że uginanie się pod takimi naciskami na dłuższą metę się nie opłaca. Bo jednak się okazuje, że większość ludzi zaczyna mieć tego dość. Tak? To było taki... Z Netflixem chyba ostatnio była taka sytuacja, że jego akcje bardzo mocno spadały właśnie przez to, że idą bardzo mocno w stronę poprawności. Między innymi, tak. Mhm. Czy ty się martwiłeś o swój kanał w takim razie, że cię zbanują, publikując takie treści, jakie publikujesz? Nie. O to, że mnie zbanują, się nie martwiłem. A miałeś jakieś kiedykolwiek ataki na siebie? To znaczy ataki, jakie ataki? Medialne. To cały czas ja mam jakieś ataki medialne. W sensie, to zależy, jakie ataki medialne, bo jeżeli mówimy o, nie wiem, negatywne komentarze czy oszczercze, no to jest nieodłączny element bycia w internecie. Natomiast jeżeli chodzi o, nie wiem, o filmiki, prawda, gdzieś tam atakujące moją, no oczywiście, że tak, regularnie, znaczy nie, może nie regularnie, ale pojawiają się tego typu rzeczy i mają absolutnie całkiem spektrum, no, szerokie tego, co mówimy o atakach medialnych, jeżeli ktoś nagrywa filmik mówiący, że uważa, że ja się mylę, gdyż to i te, to nie jest to atak jest medialny, tylko to jest krytyka, prawda? Nawet jeżeli gdzieś tam, no ale jeżeli to jest, nie wiem, Szymon, nie wiem, promuje treści na granicy faszyzmu albo krypto nienawidzi ludzi jakiś tam, to nie jest, że tak powiem, coś, czym się... Po pierwsze, to nie jest coś... Ja mam ten, delikatnie, że można powiedzieć, w dobrej pozycji jestem, bo ja, ten kanał jest już względnie duży, prawda? Jeżeli takie ataki mają miejsce, gdy ktoś dopiero zaczyna, no to jest niebezpieczne, prawda? Bo można skojarzyć daną osobę z jakąś kompletnie przekłamaną wizją tego, co ona głosi, no i ta osoba już zostanie, i ona po prostu... Z taką łatką. Dokładnie, z taką łatką zostanie. Natomiast w moim przypadku, gdzie jest ogromna ilość moich treści w internecie i każdy, kto ma wątpliwości co do tego, co ja naprawdę, że tak powiem, tam głoszę, może po prostu tam wejść i zobaczyć, prawda? Mhm. I w większości mam wrażenie, że odbiorcy, którzy oglądają faktycznie moje treści, a nie cudze opinie o moich treściach, nie wynoszą takich wniosków, jakby to były w jakikolwiek sposób treści niebezpieczne. Więc natomiast ataki, no w tym sensie, że ataki... Ja bardziej miałem na myśli coś, że domagali się właśnie zbanowania albo zablokowania jakichś twoich filmów. To znaczy, ja wiem, że moje niektóre filmy są, ale w ogóle cały mój kanał jest regularnie zgłaszany przez pewne osoby, prawda? Ale w pewnym momencie z tego, co widzę, to algorytmy YouTube'a po prostu to ignorują, jeżeli to się powtarza od tych samych osób. Znaczy, były takie pojedyncze przypadki
pojedyncze przypadki, jak, nie wiem, towarzysz Michał kiedyś, to jest taki znany uciekający z Polski komunista, stalinista, naprawdę, no tam, co on dokładnie chciał? Aha, chciał mnie pozwać o nawoływanie do ludobójstwa, o ile dobrze pamiętam, no ale to był jakiś taki zupełnie oderwany od rzeczywistości po prostu. Za co? Za żart jakiś, tak? To był jakiś... Nawoływanie do ludobójstwa. Tak. Nie, bo miałem taki żartobliwy filmik, to było już 3-4, bardzo dawno to było, kilka lat temu to było, miałem żartobliwy filmik wyśmiewający faszystów w ogóle, tak? No bo nie wiem, czy może niektórzy kojarzycie, tak? Ten Otis, prawda? Kojarzycie Otisa z Asterixa, tego, co zdaje maturę z polskiego, prawda? Jak to jest być skrybą? Dobrze, to może takie hasło, które jeszcze, no to już jest stara rzecz w polskim internecie, ale to jest taki modelowy, puste wodoleństwo, prawda? W internecie się z tym kojarzy, no i był podłożony z lektorem, prawda, że on opisuje, jak to jest być faszystą, prawda? Że nie myśli samodzielnie, zawsze słucha wodza, prawda? I tak dalej, coś tam wylewa swoją frustrację na ludzi, którzy wyglądają inaczej, nie? No i on tam mówi o zabijaniu komunistów, no bo faszyści zabijali komunistów, tak? No w sensie takie są realia historyczne. I, czyli tutaj też była taka mocna nadinterpretacja znaczy, tego, ja nie co wiem, zrobił. Była nadinterpretacja, czy towarzysz Michał naprawdę myślał, że to... Nie, ja nie wiem, co on myślał, no nie wchodzę w to szczegóły. No bo to jest tylko jeden przykład, w ogóle nie ma sensu, że tak powiem, skupiać się na nim, bo to było lata temu i to było niepoważne, nawet jeżeli jakieś tam osoby wzięły to na poważnie. Natomiast były przypadki pisania do mnie nawet gdzieś tam prywatnie, prawda, domagania się, żebym ja zdjął jakiś filmik, bo on obraża czyjeś uczucia albo patriotyczne, głównie właściwie patriotyczne. To jest bardzo też ciekawe, tak, że to jest ta różnica, o której ja tak bardzo czasem mówię, że jeżeli moja działalność obraża czyjeś uczucia progresywne, to te żale są wylewane publicznie, ale jeżeli moja działalność obraża czyjeś uczucie patriotyczne, to te żale są wylewane w mailach prywatnych i w groźbach pójścia z tym do sądu. To jest bardzo ciekawe, że ludzie, którzy... Ale to jest, myślę, że to jest różnica też psychologiczna, prawda, że ludzie, którzy poczuli się dotknięci, nie wiem, że to jest niedostatecznie tolerancyjne, czy politycznie, mają potrzebę publicznego zamanifestowania swojego oburzenia, a osoby, które na przykład były takie przypadki, prawda, że ktoś mi wprost, prawda, już mówił, że tu jest gotowy pozew, bo pana film znieważa polską flagę, prawda? I albo pan to zdejmie, albo ja idę do prokuratury, ale na maila, prywatnie, prawda? I to jest bardzo ciekawe, ponieważ tutaj hola, ja tu narzędzia prawne zaraz wystosuję, a tutaj opatrzcie, jak bardzo mnie to oburza. I to jest bardzo ciekawe, że to się manifestuje w różnych tych. Przejmowałeś się tym w ogóle, czy wylewasz takie rzeczy? Nie, po prostu nie. To znaczy, internet działa w ten sposób, że wszelkie dramy tego typu... Mijają po dwóch tygodniach? Raz, że mijają po dwóch tygodniach, dwa, że... To jest coś, czego ludzie chyba nie do końca sobie zdają sprawę, że większość dram wcale nie... Są wyjątki, tak? Ale większość dram wcale nie wpływa negatywnie na czyjekolwiek zasięgi, tylko wręcz przeciwnie. Pozytywnie. Właśnie, więc co ja mam się przejmować? Rogan opowiadał o tym, jak bardzo drama odnośnie COVID-u wybiła go do góry. No. Bardzo mu to pomogło. I to nawet na przykładzie Twittera, nie tylko na przykładzie jego samego podcastu. Więc to bardzo mocno zależy od tego, jak ktoś do tego podejdzie i czy będzie miał w stanie to przetrwać, czy nie. Tak. Natomiast mówię, jest to nieodłączny element istnienia w internecie, więc... Czy ty masz jakiś problem z krytyką, czy raczej po tobie to spływa? Czytasz w ogóle komentarze? Czasem czytam komentarze, ale to tak dlatego, żeby być świadomym, że tak powiem, no reakcji, tak? Bo to też jest pewien feedback, który też trzeba przepuścić sobie przez pewien filtr, nie można brać tego wszystkiego dosłownie. Natomiast czy ja mam problem z krytyką? No nie bardzo, w sensie nie bardzo wiem, jak to... No ja staram się wsłuchiwać w krytykę, bo nawet jeśli ta krytyka nie jest trafiona do końca, bo czasem w ogóle jest trafiona, no i wtedy trzeba to przyjąć po prostu, prawda, i poprawić sobie coś, tak? No, takie rzeczy cały czas też się zdarzają, prawda? Ale nawet jeżeli nie jest trafiona, to ta krytyka może zwrócić uwagę na pewne rzeczy, tak? To znaczy nawet w krytyce niesłusznej może się znaleźć element słuszny. To jest, prawda? Fajne, co mówiłeś o elemencie otwartości właśnie w komunikacji z ludźmi, którzy nawet mogą cię atakować i używać jakichś obraźliwych słów i ty wciąż jesteś za tym, żeby wchodzić z nimi w konwersację, dlatego, bo te osoby często są zdziwione, że ty wchodzisz z nimi w normalną konwersację i jakby tonują i da się normalnie pogadać z taką osobą i wymienić poglądami. Tak, chociaż też zaznaczmy do pewnego stopnia, prawda? Też, żeby ktoś nie odniósł wrażenia, że my tu promujemy usilne, powtarzalne próby wchodzenia w dyskusję z osobą, która po raz 15 cię obraża. No nie, jeżeli ktoś to robi powtarzalnie,
no to prawdopodobnie po prostu on nie chce z tobą rozmawiać, tak? Ale może być tak, że ktoś jest nastawiony do ciebie wrogo, bo wydaje mu się, że to jest jedyna możliwa droga, prawda? Bo na przykład sam spotkał się tylko z wrogością, a jeżeli ty go napotkasz z otwartością, nawet na tą jego pierwszą wrogość, to właśnie tak jak powiedziałeś, jest szansa, że się jednak dogadamy. Ale wiadomo, że jeżeli to nie spotyka się ze zrozumieniem, to nie ma sensu tracić czas na rozmowę z każdym, prawda? Bo to nie jest tak, że z każdym da się porozmawiać, ale da się porozmawiać ze znacznie większą liczbą ludzi niż niektórym może się wydawać. Ja bym to chciał podkreślić nawet na podstawie mojego podcastu, że do mnie też piszą czasami osoby z jakimiś różnymi dziwnymi opiniami i z takim właśnie nastawieniem dosyć mocno negatywnym, ale jak widzę, że jest jakaś tam idea w tym, co oni piszą, to czasami rzadko, ale odpiszę i oni rzeczywiście są zdziwieni. Oni są zaskoczeni, że po pierwsze, że odpisałeś, a po drugie, że odpisałeś do mnie jak do normalnej osoby, a nie, że mnie zacząłeś wyzywać. Co trochę nie wiem skąd wynika, czyli to by znaczyło, że inni influencerzy, a jak ktoś ich zaatakuje, to od razu jadą z nimi? Może, nie wiem, ale może po prostu inni ludzie. Mhm. Nie? No może są po prostu, bo w komentarzach, no chyba tak zazwyczaj jest, prawda, w internecie, tak, tak. Więc jeżeli ktoś jest nauczony takich interakcji, no to tego się może spodziewać, prawda? I być zdziwionym, jeżeli nie wygląda to w ten sposób. A jak podchodzisz do tego, jeśli chodzi o twój czas? Bo domyślam się, że zarządzasz całkiem nieźle swoim czasem, tym bardziej, że masz asystentkę i wiem, że delegujesz rzeczy. To nie szkoda ci trochę czasu na to, żeby angażować się, bo tych wiadomości w pewnym momencie, zwłaszcza jeśli ty masz tyle subskrybentów na YouTubie, jest po prostu miliard. Więc jest bardzo ciężko zdecydować, do jakiego stopnia się w to zaangażować. W taką oddolną komunikację raczej angażujemy się w sposób bardzo ograniczony. Tak? To znaczy, jeżeli piszesz komentarz pod filmikiem z pytaniem, to jest spora szansa, że nie będziemy. No, w sensie, bo nie ma możliwości po prostu, prawda? Bo takich komentarzy jest jeszcze 300, prawda? Więc to przykro mi, tak? Natomiast jeżeli ktoś tylko pisze, natomiast na maile, prawda, czy jakieś... staramy się odpowiadać na wszystkie maile i wiadomości, takie, które przychodzą gdzieś tam nawet na Facebooku, prawda, i tak dalej, które, że tak powiem, zawierają chociaż minimum... tą myśl, o której wspomniałem. Jakiegoś przekazu, tak? Natomiast nie możemy zagwarantować, że każdemu odpiszemy. Staramy się nawet czasami na zasadzie, jeżeli jest to, okej, jasne, dzięki, prawda, przeczytaliśmy i rozumiemy, no ale nie będziemy wchodzić w dyskusję, bo po prostu nie mamy na to czasu w tym wypadku, no bo ponownie, bo jesteś 15 osób w kolejce, prawda, więc ciężko mi dokładnie powiedzieć, jak to jest. Natomiast tam, gdzie jest to możliwe, albo tam, gdzie uznamy, że jest to potrzebne być może, no to staramy się w jakiś sposób odpisywać, prawda? Też nie zawsze ja to osobiście robię, rzadko raczej ja to osobiście robię. Więc, no więc tak, tak. Nie wiem, czy to jak, jaki masz rozmiar teamu aktualnie? No to różnie trochę, no bo tak, ja zwykle mówię, że to jest koło 7 osób, prawda, czy coś w tym guście. Ale nie wszyscy pracują full time, pewnie dlatego mówisz, że różnie. Nie, no prawie nikt nie pracuje full time. Mhm. Prawie nikt nie pracuje full time poza mną. Bo osoby, które na przykład piszą scenariusze, prawda, są scenarzystami, no to poza tym mają swoją robotę, prawda, to oni są z doskoku, prawda, to jest ich sposób na dodatkową pracę. Tak samo, wiesz, no grafik, prawda, czy coś, no to ma swoją działalność, prawda, a również robi grafiki dla nas. Tak samo montażyści, no to my jesteśmy jednymi z ich klientów, prawda, więc... No, ale są to osoby, o których ja myślę w kategoriach zespołu, no bo jeżeli są na przykład od lat, prawda, i widać już pewne, wiesz, po tych naszej działalności, widać już pewne ich, prawda, nawyki, czy ich jakieś tam charakterystyczne, że tak powiem, oznaki w tych naszych dziełach, no to myślę, że tak należy tak to rozumieć, prawda? Natomiast to nie są osoby, które pracują tutaj na pełny etat, absolutnie nie. Mhm. Jak wyglądał twój rozwój kanału w pierwszy rok? Czy ty miałeś od razu jakiś duży szał, czy na początku to powolutku rosło? Niekoniecznie, to znaczy w pierwszym roku, musiałbym sobie przypomnieć, W pierwszy rok, o ile dobrze pamiętam, zrobiłem około 5000 subskrypcji, także to sobie tak bardzo, bardzo powoli, ale stabilnie skapywało w ten sposób, tak? No bo ktoś może powiedzieć, że to jest szybko, bo on w 4 lata zrobił 5000 subskrypcji, to jest różnie, prawda? No ale są też kanały, które dużo, dużo, dużo szybciej, prawda? Które od razu się wybijają. Tak, tak, ale ja myślę, że ten start był bardzo, że tak powiem, solidny, biorąc pod uwagę to, że ja nie miałem pojęcia, co robię. Nie? Bo jeżeli jakbym miał teraz zakładać jakiś nowy kanał od zera, no to by to wyglądało wszystko zupełnie inaczej, prawda? Więc, natomiast te mówię, na początku to były w ogóle, mówię, głównie tłumaczenia, dopiero potem zaczęły się pojawiać jakieś te moje własne, prawda, filmiki. Potem dopiero po paru latach się pojawił drugi kanał, prawda, czyli Szymon Mówi. Dużo publikowałeś na początku? To znaczy jak często, czy... Mhm.
Tak, starałem się, bo wiedziałem, że jeżeli to robimy, no to musi być regularność, prawda, żeby karmić ten algorytm, więc na początku starałem się publikować nawet powiedzmy 2-3 razy w tygodniu, ale to było zupełnie co innego, no bo to było, na samym początku to w ogóle były bardzo krótkie klipy, tam nie wiem, 5-6-minutowe, na przetłumaczenie 5-6-minutowego klipu, dorobienie do niego napisów, no to nie jest, to jest jakaś tam malutka robota w porównaniu do stworzenia odcinka, prawda? Mhm. Więc no z uwagi na to, że charakter kanału był na samym początku inny, no to wtedy tak to wyglądało po prostu, tak? Mówiłeś, jak zaczynaliśmy, czyli od początku pracowałeś z kimś? Nie, jak zaczynałem, tak. No zaczynałem sam, tak. Mhm. Tak. To po jakim czasie zaczęły się pojawiać pierwsze osoby? Dobre pytanie. Muszę się zastanowić. Chyba po roku, po dwóch latach. Pierwszą osobą był grafik od miniatur, tak mi się wydaje, Damian, do którego też, jak ktoś chce obejrzeć jego portfolio, to są linki pod każdym filmem, prawda? Więc zapraszam. Zapraszamy. Wydaje mi się, że to... Musiałbym sobie przypomnieć, kiedy dokładnie Damian się u nas pojawił, ale to było chyba albo po roku, albo po dwóch latach. Chyba po dwóch latach to było. Tak, raczej to było po dwóch latach. Tak, zdecydowanie to było po dwóch latach, tak już teraz pamiętam. Czyli to musiał być 2019. Potem się pojawili montażyści, prawda? Bo montaż to jest takie coś, no ja na początku montowałem wszystko sam, ale montaż to jest coś takiego, co można outsourcować tak naprawdę dla osób, które się nawet lepiej na tym znają, prawda? I zrobią to szybciej i lepiej, prawda, niż ja. I sprawia im to frajdę. Tak. Czyli mi to też, znaczy ja lubię montować filmy, tak? To nie przeszkadza mi to, wręcz przeciwnie. Ale to może robić ktoś inny, a są rzeczy, których nie może robić nikt inny niż ja. Mhm. Więc musiało to, że tak powiem, w tę stronę pójść. No i stopniowo potem się pojawił właśnie jakiś scenarzysta z doskoku, prawda, potem kolejny, prawda, i tak dalej. Więc... Co u was robi scenarzysta? Pisze dosłownie scenariusze? Tak, zasadniczo. To znaczy na wojnie idei, tak? No bo ten Szymon mówi, no to powiedzmy jest taki zupełnie mój autorski. Natomiast na wojnie idei są filmy, scenariusze do filmów piszą różne osoby. No są podpisane na końcu tych odcinków za każdym razem, prawda, że scenariusz ta osoba. I nawet w Q&A, który nie jest jeszcze opublikowany, ale będzie niedługo, a to pewnie jak to wyjdzie, to już jest opublikowany, ja tam opisuję proces, jak to wygląda, tak? Ponieważ są odcinki, które piszę całkowicie ja, ale są też odcinki, które piszą, no mówię, pisze ktoś, prawda, a ja je tylko na przykład redaguję albo poprawiam, ale to też zawsze wygląda tak, że to jest odcinek na jakiś konkretny, na zadany temat i, że tak powiem, zwykle z zadaną jakąś, powiedzmy, ścieżką, prawda? Ale też bardzo często jest tak, że osoba, że tak powiem, no, że jest jakiś tam zarys początkowy i kierunek, ale potem osoba no, samodzielnie to poprawia na jakiś ciekawszy, prawda? Więc mówię, to są to wychodzi nie, w praniu, teksty. Tak, teksty są bardzo często osób innych. Natomiast mówię, nawet jeżeli później przechodzą jakąś moją redakcję, prawda, bardzo często, bo ja tak nieskromnie powiem, że ja mam, że mi dobrze wychodzi po prostu skracanie myśli, prawda, że mogę zrobić z akapitu dwa zdania i zachowane jest wszystko to samo, prawda, ale przekaz jest wartki, prawda? Mini przerwa. Jeśli dalej tego słuchasz, to znaczy, że rozmowa cię zainteresowała. Bardzo mnie to cieszy. Jeśli chcesz dostawać info o nowych podcastach, to zasubskrybuj mój kanał na YouTubie i daj mi follow na Spotify'u. Polecam też wejść do siebie na Insta i TikToka. Tam stawiam najciekawsze wycinki z każdej rozmowy. Możesz je sobie oglądnąć. Jeśli coś cię zainteresuje, to przechodzisz na YouTube'a bądź Spotify'a i słuchasz całego podcastu. Dobra, wracamy do rozmowy. Jak robisz research co do tematyki? Mówisz, że też pracujesz z innymi ludźmi odnośnie tego, ale na początku pewnie robiłeś to sam, czyli miałeś na przykład w tym miesiącu chcę wypuścić tyle i tyle filmów i musiałeś zdecydować, o czym będziesz nagrywał. Jak do tego podchodziłeś? Wiesz co, to zależy, bo to też zależy na którym etapie tworzenia, ale na samym początku, na samym początku, no to było tak, że po prostu robimy jeden odcinek, kończymy, zaczynamy robić drugi, kończymy, zaczynamy robić kolejny. I na bieżąco wymyślałeś te tematykę? Tak, na bieżąco był pomysł, research, potem czasem porzucenie pomysłu, bo się okazało, że mi się wydawało, że coś jest zupełnie inaczej, prawda? ale szukanie albo artykułów, albo jakichś analiz, które już istnieją, prawda? No bo to bardzo często jest tak, to bardzo często to są jakieś kompilacje źródeł, prawda? Mhm. W tych filmach. Natomiast zaplanowanie odcinków na cały miesiąc, prawda, powiedzmy, no to się pojawiło tak naprawdę dopiero, gdy pojawiło się więcej osób pracujących nad tym, no bo wtedy trzeba to robić. Tak, no planujemy coś, kilka osób pracuje równolegle, prawda, i potem w praktyce i tak trzeba przesuwać pewne rzeczy, bo niektóre rzeczy zawsze trwają dłużej niż człowiek założy, prawda, i tak dalej, ale ja nie mam takiego całkiem sztywnego planu, jak wiem, że niektórzy inni youtuberzy robią, którzy być może nawet mają bardziej
być może nawet bardziej zaangażowani, bardziej zorganizowane, nie chcę mówić procesy taśmowo, ułożone, prawda, mają zrobione, no to wiem, że mają, okej, że to są odcinki na kolejny tydzień, tutaj są rozpisane, żeby do ludzi, prawda, a ja tym będę tylko zarządzał. Natomiast ja nie wiem, ponieważ to wszystko, że tak powiem, i tak przechodzi w jakimś stopniu przeze mnie, prawda, to być może jest to organizowane na krótsze po prostu interwały, prawda? Nie ma czegoś takiego, że na początku miesiąca mamy rozpiskę na cały miesiąc, prawda? Czegoś takiego nie ma. Jak wybierasz sobie tematykę, myślisz o tym, co będzie miało zasięgi, czy skupiasz się na wartości, którą to dowozi do społeczeństwa? Co jest jakimś takim... Staram się robić oba. Staram się robić oba, ponieważ tak, no cały ten projekt, tak jak mówiłem na samym początku, no to projekt jest zasadniczo ideowy, tak? Ja chciałbym, żeby te rzeczy były w jakiś sposób wartościowe, żeby ktoś się mógł czegoś nauczyć z nich, żeby mogły odpowiedzieć na jakieś problemy, które są u nas. No ale nie można pomijać tego, żeby to... kolokwialnie rzecz mówiąc, się kliknęło. To znaczy trzeba robić jakiś balans między jednym a drugim, między czymś, co będzie ciekawe dla odbiorcy, zachęcające i jednocześnie będzie w jakiś sposób wartościowe, bo oczywiście moglibyśmy zrobić hipermerytoryczne, prawda, rozpiskę rzeczy, która jest naprawdę bardzo ważna, ale takie rzeczy się po prostu, w sensie YouTube nie jest miejscem do robienia takich rzeczy w ogóle, prawda? Są inne sfery, gdzie się robi takie rzeczy, ale to jest musimy balansować między tym, co ludzie chcą obejrzeć, a tym, co naszym zdaniem jest wartościowe i mam nadzieję, że wychodzi nam to w miarę przyzwoicie. To jest nieprzyjemny proces, co? Nie wiem, czy to jest nieprzyjemny proces, to jest proces twórczy i kreatywny, tak? Mhm. Nie sądzę, aby był nieprzyjemny, ale są tematy, na przykład, które dla mnie są interesujące. Ja bym chętnie zrobił o nich filmy, ale wiem, że to nie ma sensu. O tej nieprzyjemności mówię. No takie rzeczy też się zdarzają. Mhm. To jest takie balansowanie, że mówisz, kurde, wiem, że to jest fajny temat, wiem, że chciałbym coś nad tym popracować, ale z drugiej strony wiesz, że nikt tego nie obejrzy i po co marnować ten czas, który byś na to poświęcił. Znaczy, chodzi o to, że ja w tym czasie mogę zrobić co innego, tak? Bo to nie jest, a zrób sobie. No mogę, ale to jest zawsze balans kosztów, prawda? To znaczy, jak zrobię to, to nie zrobię czegoś innego, prawda? Mm-hmm. Jak jest u was z miniaturami? Jak sobie obczajałem wasz kanał i przefiltrowałem sobie przez popularne, to nie byłem zaskoczony, że najbardziej wasze popularne filmy to są z jakimiś takimi bardzo dziwnymi minami, o czym na przykład Mr. Beast często mówi, że jak dodasz dobrą minę na okładkę, to się klika zdecydowanie lepiej. I to jest kilka z waszych filmów na samej górze. No ale mówimy o Szymon Mówi Teraz, tak? Czy? Nie, mówimy teraz o Wojnie Idei. Ale z minami, ale to w sensie to są rysunkowe miny, prawda? Mm-mm. Zazwyczaj. Mm-mm. Możliwe, że nie pamiętam, co dokładnie jest na samej górze, więc jeżeli możesz mi przypomnieć to. Najbardziej popularnym filmem chyba na Wojnie Idei jest ten o... Miny ludzi. A rzeczywiście są. No to tak, ale nie, te, które tutaj widzisz, to są jakieś bardzo stare filmy w ogóle, gdzie te miniatury ja robiłem jeszcze osobiście i to są, ale akurat wiesz, te konkretne miny to są w zasadzie memy, nie? Które gdzieś tam funkcjonują w internecie poza YouTube'em tak czy siak, ale to nie jest jakaś, nie wiem, mega zaawansowana socjotechnika, tylko no to jest po prostu, mówię, same początki, prawda, okej, to jest popularne, może byśmy to mogli zinkorporować do tego tematu, prawda, bo ten temat porusza trochę tego i tak się udało. Ale mówię, ja myślę, że to zupełnie nie oddaje miniatur, procesu tworzenia miniatur, no bo to jest kilka z kilkuset, prawda? Natomiast jeżeli się spojrzy na te miniatury, w ogromnej większości robi Damian, tak jak mówiłem. Znaczy nie, po prostu robi na Wojnę Idei, robi wyłącznie Damian miniatury. I bardzo rzadko jest tak, że ja zlecam jakąś konkretną miniaturę. Okay. Zazwyczaj on to po prostu, on to tworzy sam i czasem jest też tak, że on coś stworzy i ja wtedy poproszę o zmianę jakąś, prawda, bo na podstawie jest jego konceptu, ale zwykle nie. Więc one nie są... To znaczy, ja na przykład wiem, że podejrzewam, że to jest miejsce, w którym moglibyśmy podejść do tego, do całego tematu nieco bardziej klikalnie, prawda, ale... Po pierwsze, ja nie jestem pewien, czy jest cienka granica między clickbaitem, prawda, a reklamą, bo miniatura musi być reklama, ale robienie clickbaitów, prawda, no ja nie chcę za bardzo w to wchodzić i nawet nie mam tutaj na myśli tylko tego, nie chcę, znaczy ponownie, są wyjątki, prawda, jeżeli temat filmu jest luźny, prawda, i tak dalej, to
jeżeli temat filmu jest luźny i tak dalej, no to można sobie, że tak powiem, pozwolić na więcej w tym temacie. Ale ja nie chcę tego robić. Po pierwsze, nawet czysto pragmatycznie, ponieważ jeżeli to jest, nie wiem, 15-minutowa analiza zjawiska społecznego, no to jeżeli zareklamujemy to memem, prawda, to masa ludzi w to kliknie i wyłączy po 10 sekundach. Nie zbudujecie zaufania. Nic nam to nie da, prawda? Więc ja myślę, że my tą widownię mamy już, że tak powiem. W sensie w momencie, kiedy ta rozpoznawalność gdzieś tam istnieje, no to staramy się, żeby przede wszystkim zasygnalizować temat. I ponownie, jasne, są różne przypadki, tak? Są różne tematy, są różne rzeczy, więc to bywa różnie, tak? Ale tak na co dzień, że tak powiem, nie chcemy wchodzić w takie, zobacz jak, prawda, szokuje cię to niemiłosiernie, prawda, coś tam jeszcze. Bo pewnie dałoby się, ale nie sądzę, aby to było zdrowe. Jeśli tego nie zobaczysz, to ci się coś nie uda. Dokładnie, tak. A nauczyłeś się czegoś odnośnie okładek, jak do tej pory? Co jest jakieś super istotne według ciebie? Co robić na okładkach? Miniatur w sensie, tak? Miniatur. No tak, znaczy jest dużo. Jest dużo tych... istotnych kwestii. Jest dużo istotnych kwestii i wiesz, nawet to nawet nie zdążylibyśmy, że tak powiem, tego wszystkiego poruszyć, ponieważ to jest bardzo skomplikowane. Nie ma jednej ścieżki, nie ma algorytmu zrobienia dobrej miniatury, ponieważ to bardzo zależy, o czym jest film, jak film jest długi, kto jest grupą docelową, czy chcesz, nie wiem, koniecznie wybić się na trending, prawda, czy chcesz dotrzeć do swojej zaufanej grupy, prawda, która już cię zna, czy chcesz pozyskać zupełnie nowy. No mówię, to jest bardzo różnie. Rozgraniczasz to sobie tak? Czy chcesz być na trending, czy chcesz dotrzeć do swojej grupy? Ja nie chcę być na trending, ja na trending po prostu nie jestem, prawda? Mm-hmm. Bo to nie jest content do bycia na trending w ogóle. Ale na przykład tak, no na przykład na Szymon Mówi na przykład, prawda? No to jest różnica, ponieważ jeżeli ja wrzucam miniaturę do prasówki, która jest co tydzień, jest po prostu zestaw ludzi, który ogląda prasówkę i co tydzień czeka na prasówkę, no to jest zupełnie inny proces, prawda? Niż jak ja robię materiał, który chciałbym jednak, żeby co do zasady zainteresował jak najwięcej osób, najchętniej takich, które nawet w ogóle nigdy wcześniej nie miały styczności z kanałem, prawda? No to trochę inaczej do tego podchodzimy. Bo teraz ci twoi odbiorcy wiesz, że klikną, jeśli wrzucisz coś, to bardziej im ufasz to, że oni będą ufali też tobie i po prostu klikną, bo będą wiedzieli, że to jest dobry materiał. A jeśli chcesz dotrzeć do innych osób, to musisz troszeczkę bardziej clickbaitowo i... Pewnie tak. Powiedziałeś w jednym ze swoich wywiadów, że nie używasz social mediów, co mnie bardzo zainteresowało. Znaczy, to nie tak, że nie używam w ogóle, ale bardzo w sposób ograniczony, o, może tak. Możesz mi wytłumaczyć, co masz na myśli i przede wszystkim, czy od zawsze tak było, czy nauczyłeś się tego? Nie od zawsze tak było, bo ja chciałbym przypomnieć, że jak ja za moich czasów, gdy ja zakładałem sobie Facebooka w roku 2010, to wszystko wyglądało zupełnie inaczej, prawda? I też moja obecność i moje pojęcie na temat tego było zupełnie inne. A jeszcze wcześniej była nasza klasa, chciałbym przypomnieć, prawda? Ja też miałem, a jeszcze wcześniej też coś było przed naszą klasą. Natomiast nie, ja obecnie raczej po prostu nie używam social mediów w tym sensie, żeby wejść na Facebooka, zobaczyć, co słychać na Facebooku. Albo przeskrolować Twittera czy Instagrama, żeby zobaczyć, co tam na moim feedzie się pojawi. Tego staram się nie robić w ogóle, bo to po prostu nie jest w ogóle do niczego nikomu potrzebne. To znaczy na przykład na Facebooku mam grupy tematyczne, prawda? Ja mam tam ze dwie grupy tematyczne, na które wchodzę raz na jakiś czas, bo jestem zainteresowany tematem, prawda? I wtedy sobie scrollujesz wewnątrz grupy. Tak, wewnątrz grupy, no bo czekam, po prostu jestem ciekaw, czy ktoś coś napisał, bo na przykład czekam, ktoś miał coś napisać, prawda? I albo jest omawiany jakiś ten, ale to jest trochę co innego, tak? Bo to nie jest zupełnie... Bo to jest zamknięta grupa z bardzo ograniczonej liczby osób, prawda? Tam się nic nie poleca, prawda? Nie zobaczysz żadnych reklam, ani niepotrzebnych rzeczy. Znaczy nie zobaczysz zbyt dużo reklam, tak? Bo jakieś wiadomo zawsze będą. Jedną z takich grup jest grupa dla patronów na przykład, prawda? No plus oczywiście używam Messengera na przykład, prawda? Czy tam do komunikacji, ale to jest zupełnie coś innego, nie? Natomiast takich rzeczy, że zobaczę, co tam na Twitterze... Nie, no to... Robiłem takie rzeczy, prawda? Nie czułem, aby to w jakikolwiek sposób ubogacało moje życie. I to też nie chcę, ja nie mówię, że w ogóle nic nigdy, prawda? No bo nie wiem, otworzę tego Facebooka, żeby wejść na tą grupę, no i coś tam mi się na tej głównej wyświetli, prawda? I zobaczę i patrzę, o matko, minęły 3 minuty już, to już przez te 3 minuty mogłem zrobić coś zupełnie innego, prawda? I
No, zwłaszcza, że to jest zwykle czas pracy, prawda? Więc to jest w ogóle zupełnie co innego, prawda? Bo to jest kolejna rzecz, jak się pracuje na etacie, prawda? Mhm. Przeskroluję sobie Facebooka, żeby odpocząć, prawda? No ale jak się pracuje w swojej własnej firmie, no to te 3 minuty to nie zrobiłeś dla siebie. Mógłbyś skończyć pracę 3 minuty wcześniej, prawda? Gdybyś się nie rozproszył tym. To nie jest tak, że masz czas do odrobienia. Prawda? Ja się często nad tym zastanawiam, czy to nie jest przypadkiem dla mnie jakaś forma odpoczynku, że jednak pracujesz i odpalasz sobie na chwilę, albo Facebooka nie używam, ale Instagrama używam. Przeskroluję sobie chwilę Instagrama i z powrotem wracam do tego, co robiłem. To jest takie, tak mi się wydaje, że to może być kwestia odpoczynku. Może być, bo oderwania się, prawda? Mhm. Ja też na przykład potrzebuję takich odrywań się, prawda? Ale ponownie są na przykład... Ja już wolę sobie posłuchać, prawda, nie wiem, youtubera jakiegoś, którego słucham, prawda, na tej zasadzie. Ale... Czyli używasz w ten sam sposób, jakbyś miał sobie przeskrolować Instagrama, tylko wchodzisz na YouTube i oglądasz kawałek jakiegoś filmu. Albo cały. Wiesz, jak już oglądam, to zwykle kliknąłem dlatego, że chciałbym się czegoś dowiedzieć, prawda? Mhm. Ale tak, czasem tak, bardzo często, no czasem też tak jest, prawda, bo ludzie potrzebują przerw pracy, oderwania się od tego, w czym są zajęci, to jest zupełnie przecież normalne. Natomiast ja staram się, nie zawsze tak jest, ale staram się, żeby to było jakieś po prostu, żeby miało to zdrową pętlę zwrotną do mnie, że albo ja się czegoś nauczyłem, albo nawet dowiedziałem się czegoś na temat, który mnie ciekawi, prawda? To nie znaczy, że wszystko musi być, nie wiem, merytoryczne, prawda, jakieś tam akademickie czy coś. Nie o to mi chodzi absolutnie, ale w ten sposób, prawda, a nie... A bardzo... bo o co mi chodzi, prawda, żeby... To jest jednak różnica, prawda? Jeżeli, nie wiem, oglądasz twórcę, czy słuchasz twórcę, który robi treść na dany konkretny temat, prawda? To jest jeszcze coś innego niż, no zobaczę, jakimi zdjęciami podzielili się moi znajomi ostatnio, prawda? No bo to jest jak zaglądanie ludziom przez okna. Nawet jeżeli oni proszą cię, żebyś zaglądał przez te okna, to ja nie wiem, po co ja mam dokładnie to robić. Komu to pomaga? Ja tego dla jasności też nie robię. Ja obserwuję tylko ludzi, których nie znam. Jakichś, którzy mnie w jakiś sposób inspirują, robią fajne rzeczy. No tak, ale na Facebooku nie da się tak, nie? Bo masz znajomego na Facebooku, no to ci będzie ci sugerować, nie? Wszystko, co tam się dzieje. Na Instagramie się da. No na Instagramie, tak. Ciebie na przykład, ty to bardzo tam nic nie dodajesz, więc ciebie się nie da. Czy jakichkolwiek social mediów używasz tak mocno promocyjnie, jeśli chodzi o twoje YouTube? Znaczy, no wszystkich mediów social mediowych używam promocyjnie, w tym sensie, że one, w sensie wojna idei... Tylko dlatego je masz. Tak. Znaczy nie. No na przykład Facebooka, no mam swojego własnego, mówię, założonego w 2010 roku i to jakieś... No, ale ja tam nie publikuję rzeczy, prawda? Mhm. Natomiast reszty social mediów, no to wojna idei ma social media, prawda? Więc, no bo musi mieć, prawda? Pewnie. Czyli robisz jakiekolwiek takie mindless oglądanie jakichś rzeczy, czy w ogóle coś od tego odciąłeś? Jakieś Netflix, filmy, cokolwiek? Znaczy staram się, żeby to nie było mindless. To znaczy tak, w sensie oglądam rzeczy, nawet również na Netflixie, ale zdecydowanie staram się, żeby to nie było mindless. To znaczy nawet jeżeli to jest rozrywka i żeby to był odpoczynek, prawda? Co to znaczy mindless, tak? Właśnie biję do tego, że ja czasami sobie oglądam rzeczy tylko po to, żeby się, ja bym to nazwał, odmurzyć, czyli żeby się odciąć, odpłynąć gdzieś, jakby, na przykład grę o Tron, jak sobie lubię czasami odpalić, nawet któryś raz z kolei, to mnie zabiera właśnie tak. Dla mnie to jest taka forma odpoczynku. Ja myślę, że to jest bardzo fajna forma odpoczynku, ale nie nazwałbym tego odpoczynku for mindless, tak? Nie użyłbym słowa mindless, bo gra o Tron, tak? Mhm. Zakładam, że nie chodzi o ostatnie sezony, prawda? Mhm. Tylko o te dobre. No to jest przecież sztuka. Sztuka na maksa. To jest po prostu genialna sztuka. No ale to dlaczego mindless? Bo nie jesteś produktywny wtedy, poza tym, że odpoczywasz produktywnie. No właśnie, prawda? To jest pożyteczne dla ciebie i no ja bym powiedział, że doświadczasz sztuki w tym momencie, prawda? To jest zdrowe, potrzebne i uwznieślające potrafi być. Mówię, nie jestem pewien, czy gra o Tron to jest najlepszy przykład uwznieślającej sztuki, chociaż nie podważam jej bycia sztuką, broń Boże, tylko może to nie jest najlepsze słowo, bo gra o Tron to jest powieść socjologiczna, prawda? Więc, genialna powieść socjologiczna. Tak. Przedstawia mechanizmy społeczeństwa jest po prostu genialne. Myślę, że dlatego też swoją drogą do niej wracam tak często. No. Możliwe, tak, jak najbardziej. W sensie ja nie deprymuję tego w żaden sposób. Także mówię, ja myślę, to jest jak najbardziej poprawna, zdrowa i tak dalej. Fajna forma rozrywki, tak? Natomiast ja miałem w swoim życiu takie przypadki też, że oglądałem jakiś serial i łapałem się na tym, że to absolutnie nic nie wnosi do mojego życia, prawda? I po prostu starałem się przestawać wtedy to robić. Bo może być też rozrywka, która...
która absolutnie, ponownie, nie chcę, żeby to jakoś zabrzmiało zbyt ostro, tak? Człowiek potrzebuje odpoczynku, człowiek potrzebuje oderwać się, prawda? I jeżeli coś po prostu odrywa cię od codziennych zmagań, prawda? No to w tym to samo to jest też wartością, prawda? Ale, no ale myślę, że może to odrywać w sposób bardziej lub mniej kreatywny, bardziej lub mniej nastawiający do czegoś wznioślejszego, tak? To znaczy można oglądać sztukę piękną, można oglądać sztukę, a można oglądać rzeczy, które no nie wiem, po prostu, no nie chcę mówić sitcomy, tak, bo sitcomy też są lepsze i gorsze, prawda, ale są sitcomy, które nie wnoszą niczego poza wymierzonym żartem co 15 sekund, żeby ten układ nagrody, prawda, się nie znudził. I jakiś taki kiepski serial. Są rzeczy, nawet w pasywnej, właśnie pasywna rozrywka, prawda, może, moim zdaniem, może być bardziej i mniej użyteczna dla ciebie. Jak najbardziej się zgadzam. Jak sobie właśnie myślę o Grze o Tron, albo jak oglądam filmy ze studia Lucasfilm, czyli na przykład Star Warsy, to myślę sobie o tym też jako, że to są najlepsi ludzie na świecie w animację. Cały rok spędzili na tym, żeby wypuścić coś takiego, więc w gruncie rzeczy konsumuje coś, co jest najwyższej jakości. Więc to dla mnie nawet tak artystycznie bardzo dobrze działa. Jeśli tylko to jest artystycznie, to jak najbardziej tak, chociaż umówmy się, że produkcje studia Lucasfilm ostatnio są różne, mam wrażenie, ale to jest zupełnie osobny temat, ale i ponownie to, że też dla jasności, dla różnych osób taką rolę mogą spełniać na pewno zupełnie różne rzeczy, prawda? To nie jest tak, że jest jeden kanon, który jest poprawny, a poza nim to jest coś nie tak, prawda? Ale warto znaleźć coś, co czynicie w jakiś sposób lepszym, bo myślę, że sztuka od tego jest i spędzać czas przy niej. Jak najbardziej, żeby ci też trochę zebrała troszeczkę w inne miejsce. Dla mnie to jest takie, że mam wrażenie, że to jest taki reset, zmiana perspektywy. Ja mogę się podzielić ciekawą rzeczą. Moje dzieci mają prawie 3 i 4,5 lat i one oglądają bajki, prawda? Kreskówki, filmy Disneya, niektóre po raz pierwszy. I dla mnie to jest niesamowite doświadczenie. To znaczy nawet z nimi siedzieć na tej kanapie, prawda, kiedy one oglądają po raz pierwszy coś, co ja bardzo dobrze znam, prawda? I to jest bardzo ciekawa rzecz, ponieważ nie tylko, znaczy ja nie mam nic przeciwko oglądaniu bajek w ogóle, bo to są, moim zdaniem, to też jest sztuka, prawda? Nawet jeżeli sztuka dla dzieci, to nadal jest to sztuka. To jeszcze mówię, to jest bardzo ciekawe, jak się ma te małe wersje siebie, prawda? To się doświadcza tego poprzez nie w zupełnie nowy sposób. Bo one to tego doświadczają po raz pierwszy i dla nich to wypełnia znacznie większą część świata. Bo jest krócej to, żyją. Tak, znaczy raz, że krócej żyją, dwa, że no to wszystko jest większe dla nich, prawda? I jest to bardzo ciekawe i angażujące, przynajmniej dla mnie, doświadczać czegoś, co ja dobrze znam, na nowo, poprzez dzieci i potem rozmawiać o tym z tymi dziećmi, widzieć, jak one to odtwarzają, prawda? Widzieć, jak one przeżywają to na swój sposób i jak próbują później wdrażać te rzeczy w swoje życie, prawda? Nawet świadomie, nieświadomie, no bo to nie robimy tego wszystkiego w sposób uświadomiony, ale odgrywamy te sceny, te zależności i tak dalej. I tutaj wracamy do tych archetypów, o których mówiłeś o Jordanie Petersonie, że to jest, nawet w jakichkolwiek produkcjach filmowych, to zawsze są jakieś archetypy i zawsze bierze się przykład z kogoś i myśli, oglądałeś jakiś film i później sobie myślisz, kurde, ten w kościół filmie zrobił tak, a ja zrobiłem inaczej. No ale tak to działa, tak, bo jesteśmy zbudowani, nasza platforma jest zbudowana do przyswajania opowieści. Robimy to od setek tysięcy lat po prostu i jesteśmy do tego przystosowani po prostu, więc zmieniła się forma tych opowieści, ale mechanizm jest ten sam. Storytelling. Tak. Storytelling zbudował nasz świat. Wypuściłeś niedawno całkiem książkę, co było dla mnie zastanawiające, bo to, co mi powiedziałeś już przed nagraniem odnośnie swojej książki, bo ja byłem przekonany, że to było zrobione troszeczkę bardziej zorientowane na monetyzację swojego kanału, natomiast powiedziałeś mi, że nie do końca, więc jestem bardzo ciekawy w takim razie, jaka była koncepcja. Tak, może zacznijmy od tego, że to nie było tak całkiem niedawno, bo to było ponad pół roku temu. To jest niedawno. Okej, okay, dobra. Okej. Okay. My żyjemy w innych interwałach po prostu, może nie. Natomiast ta książka powstała w ogóle na takiej zasadzie, że do mnie odezwało się wydawnictwo. To nie jest tak, że ja wymyśliłem, że napiszę książkę, bo nawet mnie kiedyś wcześniej pytano, czy Szymon, czy napiszesz książkę? Ja mówiłem, że nie mam takiej potrzeby, prawda, że jak teraz napiszę książkę, to wiem, że jak za 10 lat ją otworzę, to będę pomstował sam na siebie.
ale tak teraz patrzę z perspektywy, mam nadzieję, że nie, bo myślę, że wyszło to lepiej niż podejrzewałem, szczerze mówiąc, że wyjdzie. Natomiast ta książka powstała dlatego, że wydawnictwo się do mnie odezwało, wydawnictwo Znak, i zapytało, czy ja bym nie chciał napisać dla nich książki. I wtedy uznałem, że to jest zupełnie co innego. Ponieważ tak, większość ludzi ma wrażenie, że jeżeli pisze książkę, to właśnie po to, żeby to zmonetyzować, prawda? Żeby to sprzedać, żeby zarobić trochę więcej, jak najbardziej, nie wiem, pewnie chyba tanim kosztem jeszcze, tak? To u mnie w ogóle taki pomysł tego nie był, bo no ja mam inną platformę. Jeżeli ja bym chciał włożyć dodatkową pracę w zmonetyzowanie czegoś, to wydaje mi się, że jest milion innych sposobów niż książka, żeby na tej platformie, którą już mam, wytworzyć jakiś dochód. A jednak dużo osób pisze książki, będąc jakimiś znanymi twórcami. Bo nie mają platformy. Będąc znanymi twórcami, czyli mają już jakieś platformy. Okej, okay, bo to tak, jeżeli, bo są dwie różne, że tak powiem, rzeczy, prawda? Jeżeli chodzi o osoby, które są... Jeżeli są to osoby, które nie mają platformy, no to jest zupełnie jeszcze inna kwestia, a jeżeli są osoby, które mają platformę i wypuszczają książki, to mam wrażenie... Na przykład Piotr Zychowicz. Tak. Mhm. Mam wrażenie, że to jest książka napisana specjalnie dla targetu ich widowni. To nie jest krytyka, broń Boże, tak? Tylko tak próbuję zrozumieć ten model biznesowy i napisana względnie tanim kosztem czasu i zaangażowania. Ponieważ... Czyli jest słabej, w cudzysłowie, słabej jakości. Nie mówię o to, niekoniecznie. Nie chodzi o to, że jest słabej jakości, ale wydaje mi się, że niekoniecznie jest, że bardziej jest to taki Podobnie, to jest moje wrażenie, tak? Bo Piotr Zychowicz zaraz będzie pisał komentarze, że się kompletnie mylę, może będzie miał rację. Ja też bym chciał odciąć się od jakiejkolwiek krytyki na Piotra Zychowicza, to nie o to chodzi. Nie to mam na myśli po prostu, ale mam wrażenie, że takie książki pisane przez twórców dla ich wiernych fanów, to jest bardziej taki list dla nich, prawda? Że popatrzcie, tu są te rzeczy, za które mnie lubisz, prawda? Możesz sobie je powtórzyć i w porządku, tak? W sensie może ta osoba skorzysta na tym. Takie ustrukturyzowanie też trochę wiedzy. Tak. I jeżeli to jest robione właśnie względnie małym kosztem po prostu, to, no to rzeczywiście może się okazać, że wtedy jest to. I takie osoby zwykle wydają je, że tak powiem, tą książkę same. Mhm. Też, prawda? Self-publishing. Tak, no, ale self-publishing, no to już z definicji jest skierowany tylko do mojego grona, prawda? Nie przebija się z tym nigdzie indziej, prawda? A inna jest jeszcze kwestia taka sprawa, że no ja mam dość charakterystyczny, mi się wydaje, jednak sposób. Mam trochę charakterystyczny formę relacji ze stałymi widzami w tym aspekcie, że no stali widzowie wpłacają mi naprawdę całkiem sporą kwotę na Patronite, prawda? Więc jeżeli chcecie wesprzeć kanał, to kupcie moją książkę. No nie, jeżeli chcecie wesprzeć kanał, to wesprzyjcie nas na Patronite i ogromna liczba was to robi i bardzo dziękujemy za to, tylko dzięki, bez tego ten kanał nie mógłby działać, prawda? Ale ci widzowie już mają po prostu formę zaangażowania w ten sposób, a dla bardzo dużej liczby twórców no nie mają tego po prostu. W sensie nie udało się jakoś wzbudzić tego na tej płaszczyźnie i wtedy to jest jeszcze coś innego, prawda? Ponieważ możecie kupić książkę, żeby wesprzeć kanał, prawda? To jest dodatkowy jakiś inna forma po prostu wsparcia. Odnoga biznesowa. Mhm. Tak, więc... Ale dla ciebie to nie było. Ale dla mnie w ogóle nie to było celem, ponieważ, no nie wiem, ja postarałem się do tej książki podejść dokładnie tak, jak mówię, żebym za 10 lat, jak ją będę czytał, nie czuł się głupio. I mam nadzieję, że się udało. To jest zobaczymy bold za 10 statement. Lat. To zobaczymy, tak, nie wiem, no zobaczymy, prawda? Ale jak czytałem ją po roku, prawda, bo proces pisania... Nie, to przesadzam, ale proces do końca, od zaczęcia pisania do wydania trwał ponad rok, więc nawet więcej. Więc jak czytałem to już z perspektywy czasu, to byłem pozytywnie zaskoczony, co nie zawsze mogę powiedzieć o swoich własnych treściach, jak wracam do nich po czasie, ale tym byłem jednak mimo wszystko względnie pozytywnie zaskoczony, bo książka jest naprawdę, mam wrażenie, że bardzo dobrze oźródłowana i ostrukturyzowana i tak dalej. Ja bym chciał tylko dodać jeszcze coś od siebie odnośnie książki. Jak czytałem rozdziały, rzadko mam tak, że jak przygotowuję się do podcastu i czytam rozdział, coś mnie zainteresuje, to przeczytam rozdział i zaczynam czytać z automatu następny. W twojej książce tak było, że czytam rozdział i nagle się orientuję, dobra, przecież miałem tylko przeczytać tamtą, chcę sobie przejść dalej. Mhm. Więc to jest wciągająca, bardzo, bardzo ciekawie moim zdaniem napisana. Miło mi to słyszeć i też dostałem dużo takich opinii, że i to jest chyba trochę to, o czym mówiłem na początku, że ja no mam wrażenie, że potrafię zawierać po prostu myśli w taki wartki po prostu i angażujący sposób. Bo te rozdziały są super krótkie, tak dla jasności. Mhm. Tak.
Więc wydaje mi się, że na tym polu się to udało zrobić. Natomiast wracając do tego oryginalnego pytania, skoro wydawnictwo Znak zwróciło się w ogóle z taką propozycją, to tak jak mówiliśmy, jeżeli to się wydaje przez wydawnictwo, no to nie będzie z tego kokosów, prawda? Bo wydawnictwo tam daje pewien procent, co jest zupełnie zrozumiałe, ale ta książka będzie w Empiku. Ta książka będzie na wieczorze autorskim tutaj, prawda, gdzieś tam, prawda? I nagle się okazuje, że ta książka jest okazją do tego, żeby w ogóle, żeby nie po to, żeby pisać list dla swoich wiernych widzów, prawda? Tylko żeby pojawić się zupełnie gdzieś indziej. I też trochę z innego poziomu, bo jak jesteś autorem będącym w Empiku, no to już troszeczkę mówisz, nie jesteś tylko youtuberem na YouTubie, tylko jesteś poważnym autorem. No, miejmy nadzieję, tak? Ja bym to tak odebrał. Miejmy nadzieję, tak. Natomiast jest to i w takim założeniu, prawda, że jest to być może ścieżka, że jest to być może punkt do otwarcia jakichś zupełnie innych drzwi, prawda, które gdzieś pojawią, gdzie pozwolą wyjść poza tą sferę, w której no, gdzieś tam już udało się zaistnieć. I jak patrzyłem na skutki tego wszystkiego właśnie tak w kolejnych miesiącach od wydania, to mam wrażenie, że to zadziałało względnie. To znaczy pojawiły się, że tak powiem, pewne propozycje, pewne wspomnienia o mnie gdzieś tam indziej, prawda, w takich kręgach, gdzie bym się nie spodziewał. I wydaje mi się, że pod tym względem gdzieś tam zafunkcjonowania gdzieś indziej się to względnie udało. I, no i tak jak mówię, jak patrzę na tą książkę z perspektywy czasu, to jestem pozytywnie zaskoczony, bo bałem się, że nie będzie tak, a jest powiedzmy, że... Tym bardziej, że to twoja pierwsza książka, tak. A to jak zawsze, jak startujesz czymś, robisz coś pierwszy raz, to jest duże ryzyko, że ci to po prostu nie wyjdzie, bo to jest naturalny proces, że zawsze ta pierwsza rzecz jest po prostu najtrudniejsza i najmniej rozumiesz proces. Z uwagi na to, że jesteś, mam wrażenie, że jesteś takim trochę produktywnościowym frikiem. Jesteś? Że dbasz bardzo o to, żeby dużo z siebie, dużo w ciągu dnia dowozić, żeby kontrolować swój czas i tak dalej. Staram się, ale widzę, jak często mi się to nie udaje, więc... Każdemu się to nie udaje. No właśnie nie wiem, do czego to porównywać po prostu za bardzo, ale no jak patrzę na ilość rzeczy, które robię, no to myślę, że tak, wydaje mi się, że jestem dość produktywną osobą. I jak w takim razie podszedłeś do procesu pisania? Bo pisanie jest trudne, trzeba usiąść przy komputerze, być skupiony, super, ultra skupiony i po prostu pisać. Co nie jest proste dla większości osób. Zastanawiam się, jak ty do tego podszedłeś. Czy przygotowałeś sobie jakieś sloty czasu, czy jak się przygotowałeś, jeśli chodzi o tematykę? Wiedziałem, że tak to jest. Znaczy, tak się słyszy, prawda? Takie jest pojęcie na temat pisania w tym. Natomiast sam się miło zaskoczyłem, że u mnie tak to w ogóle nie wyglądało. Ja po prostu mam rzekę myśli w głowie i jak siadam do komputera, to po prostu ta rzeka się przelewa na tekst. Później musisz to bardzo mocno edytować? Tak. Tak. To jest problem. Czyli zaczynałeś tak, jak Jordan Peterson mówi, że wylewałeś wszystko, a później wyciągałeś z tego rzeczy? No może nie, że wylewałem wszystko, prawda? Ale może nie, że wylewałem wszystko, ale to nie jest, bo to też jest zupełnie co innego niż pisanie, nie wiem, powieści, prawda? Gdzie trzeba wymyślać narrację. To jest zupełnie jeszcze inny proces, ale w momencie, kiedy ja opisuję jakieś zjawiska, które znam, prawda? Które pewnie opisywałem już gdzieś kiedyś, być może, prawda, tego w innej formie, nie miałem żadnego takiego problemu z pisaniem, żeby, no że nie wiem, mam pustkę, co teraz, prawda? Nie, czegoś takiego nie miałem. Pytanie było takie, co ja dokładnie chcę zawrzeć w tej książce, jakie rzeczy mają się tam znaleźć, jakie rzeczy mają się tam nie znaleźć, prawda, żeby to było zwięzłe wszystko. Jak już to napisałem, prawda, to czy nie pominąłem czegoś, czy to nie jest zbyt rozwlekłe, czy tutaj nie wchodzę w za dużą dygresję, prawda, bo reedytowanie tego wszystkiego było później... Samej też, struktury. Tak, też wyzwaniem. I tutaj też na przykład pomogło bardzo wydawnictwo, prawda, bo pomimo iż, no, że tak powiem, plusy i minusy były, plusy dodatnie i plusy ujemne były we współpracy, prawda, z panami redaktorami, edytorami, ale efekt końcowy na pewno jest na plus, bo to są ludzie, którzy no, robią to zawodowo. Prawda? Co to znaczy, że plusy ujemne i plusy dodatnie? Znaczy, no ja nie wiem, czy nie chcę wchodzić w jakieś szczegóły, no ale są ludzie, z którymi się pracuje przyjemnie i są ludzie, z którymi się pracuje nieprzyjemnie, prawda? I wśród edytorów wydawnictwa Znak są zarówno tacy, jak i tacy ludzie. Tak, i najgorsze jest to, że nigdy nie wiesz, na kogo trafisz i że to też trzeba się dograć charakterem, tak? Że jednej osobie może z kimś się dobrze pracować, a później przyjdziesz ty i tej osobie i ta współpraca nie będzie szła aż tak dobrze. Więc nigdy nie wiesz, na kogo trafisz i jak się z nim dograsz. Jakie były twoje oczekiwania? Tak, jeszcze dodam, przepraszam, bo tak na przykład dużo ludzi chwali punkty podsumowujące pod każdym rozdziałem, tak? To był pomysł wydawnictwa, żeby po każdym rozdziale dodać punkty, prawda? I no to bardzo dobry pomysł, tak? No, ja na to nie wpadłem, prawda? A jest to, myślę, że dodaje to bardzo do tej takiej właśnie użytecznej struktury książki po prostu.
Jakie były twoje oczekiwania i jak to się później zweryfikowało w rzeczywistości? Czy miałeś jakieś założenia odnośnie tej książki, że gdzieś dotrzesz, że sprzedasz jakąś ilość, albo że będziesz miał jakiś tak konkretny efekt? I jak to się przełożyło na to, co się rzeczywiście wydarzyło? Znaczy, nie miałem żadnych założeń co do sprzedaży, bo nie wiedziałem w ogóle, jak to wygląda, prawda? Mhm. Nie wiedziałem w ogóle, jak to wygląda, natomiast byłem bardzo zaskoczony pozytywnie tym, że po 3 miesiącach trzeba było zrobić dodruk. Mhm. Nie, bo książka wyszła na przełomie czerwca i lipca, a na przełomie września i października był już dodruk, bo wszystkie zeszły, tak? Więc ich to nawet zaskoczyło pozytywnie. Gratulacje, prawda? W takim razie. Też się cieszę. Natomiast, no mówię, ostatecznie jak tak patrzyłem na te liczby, prawda, że na te wyniki, że tam były jakieś finansowe, nie miałem oczekiwań, tak? Bo mówię, oczekiwania nie były liczbowe, tak? Oczekiwania były takie, że ktoś wyżej gdzieś to przeczyta, prawda, i się zainteresuje tym. I to mam wrażenie, że zostało spełnione. No i też miałem nadzieję, że wyjdzie z tego produkt, którego się nie będę wstydził i też myślę, że wyszło to w porządku. Planujesz pisać drugą? Może kiedyś. Znaczy, ja nawet mam pomysł na drugą książkę i też jej rola byłaby już inna, prawda? Ale nie wiem, czy i kiedy do tego podejdę, bo to tak jak mówiliśmy wcześniej, to jest wszystko robię to albo coś innego, prawda? Mhm. Czyli żonglujesz sobie priorytetami, mhm, jak będziesz chciał. Publikowałbyś dalej przez wydawnictwo czy self-publishing? Jeżeli bym chciał robić to stricte finansowo już wtedy, no to trzeba by się zastanowić, prawda, czy self-publishing nie jest bardziej opłacalny. Ale ponownie, to nie jest jedyny cel, prawda? Mhm. Ty jak podchodzisz do monetyzacji kanału? Zarabiasz adsów i zarabiasz Patronite'a, czy w jaki sposób? No tak, są adsy, jest Patronite, są lokowania też, prawda? I robiłeś jakąś monetyzację, z której odszedłeś, bo uważałeś, że to nie fajnie wpływa na twój kanał? Chyba nie. Nie przypominam sobie takiej sytuacji. Mhm. Natomiast ta monetyzacja też jest dobierana, że tak powiem, staram się ją dobierać świadomie, tak? Na przykład lokowania na kanale, jak widzowie zapewne zauważyli, zawsze są na końcu filmów, prawda? Ponieważ wiem, że nie wszyscy lubią, prawda? Mhm. I lokowania na kanale też są takich rzeczy, takich produktów, takich usług, z których ja sam skorzystałem, prawda? No na przykład bardzo często, co miesiąc jest Surfshark u nas, prawda? Mhm. Ja sam korzystam z tej rzeczy, prawda? Czy to Letyshops, ja korzystam z tego, prawda? I to nie mam najmniejszego problemu z poleceniem tego innym osobom, a jeżeli producent tego chciałby jeszcze mi za to zapłacić, to świetnie, prawda? Natomiast jest ogromna, no bo jak się ogromną liczbę, że tak powiem, ogromną liczbę ofert lokowania, no odrzucamy, bo nie chcemy... Tracić autentyczności? Znaczy, to nawet nie chodzi o to o tracenie autentyczności. Nie będę reklamował gry, prawda, na przykład, w którą sam nie gram, albo w którą nie wiem, co dobrego wyjdzie człowiekowi, prawda, z tego, że się... Bo to jest różnica, prawda, jeżeli się reklamuje usługę, która jest w jakiś sposób potrzebna, a czy się reklamuje zjadacz czasu, prawda? I to nie znaczy, że każda gra jest zjadaczem czasu, nie wiem, jakby była... Bo mówię, są różne, tak, ale te gierki internetowe, które są lokowane bardzo często w bardzo różnych, prawda, no to zwykle to jest raczej zjadacz czasu, prawda? Takich rzeczy ja bym nie chciał po prostu na przykład reklamować, prawda? Czyli starasz się robić wartościowy content i wartościowe reklamy, jeśli już je robisz. No tak, ale też nie da się od tego całkowicie uciec, prawda? Ponieważ no, monetyzowanie na YouTubie jest, no umówmy się, jest jakie jest. Jest się zawsze na łasce tych moderatorów, jeżeli chodzi o monetyzację i demonetyzację. Mówię, Patronite'a mamy bardzo rozwiniętego, ale na przykład no, my się staramy robić te, znaczy robimy regularnie te animowane audiobooki, prawda? No i to jest, no to już jest czysto, że tak powiem, próba stworzenia jakiejś wartościowej, może nawet sztuki, prawda? Czegoś na granicy sztuki, co jest tylko zjadaczem pieniędzy, tak? W sensie to nie jest model biznesowy, prawda? To nie jest model biznesowy, że robimy to, żeby zarobić, bo na tym się nie zarabia. No to jest ogromnie drogie, ogromnie dużo czasu i reakcje widzów jednoznacznie pokazują, że bardzo to doceniają, że to jest piękne, staramy się, żeby to było piękne i to jest coś, co możemy robić, bo wielu ludzi nas wspiera na Patronite głównie, tak? Ale to nie jest tak, że... Ale to wsparcie było najpierw, a dopiero potem myśmy zaczęli robić te rzeczy, prawda? Bo to nie... Ja mam wrażenie, prawda, że to nie jest tak, że jakbyśmy przestali te rzeczy robić, no to ja myślę, że to wsparcie by... Nie sądzę, żeby jakoś szczególnie zmalało, tak? W sensie mam wrażenie, że to raczej takie wsparcie za całość, ale my chcemy te... Chcemy te środki... Tak, chcemy te środki pożytkować na coś,
no, mam nadzieję, że jest wartościowego, jak ja też patrzę na te dzieła, które powstają, prawda? No bo to są już takie profesjonalnie, prawda, zilustrowane, zanimowane, prawda, przygotowane, to no, ja w tym widzę naprawdę wartość, prawda? I patrząc na reakcję ludzi na te wszystkie rzeczy, no to też jest to bardzo doceniane jako mówię, na taki mikroskopijny kawałek sztuki na tym YouTubie po prostu. I cieszę się, że to może powstawać, prawda? Jaki masz w takim razie cel? To, co byś chciał osiągnąć z swoim kanałem? Jakby w którą stronę zmierzasz i co by było, gdyby, żeby, jak coś by się wydarzyło, to byś powiedział, okej, okay, udało mi się. Nie mam czegoś takiego jak cel. Mhm. Nie, ja nie mam, zgodnie z nauką Scotta Adamsa, raczej staram sobie stawiać sobie kierunki, systemy niż cele. To znaczy w tym momencie kanał idzie w tym kierunku albo w tamtym kierunku, prawda? I zresztą już mówiłeś, że na przestrzeni lat te kierunki były różne. Tak, te kierunki się zmieniają, się korygują, prawda? A cele to ja już, że tak powiem, dostrzegam po fakcie, tak? Że udało nam się zrobić to, fajnie, prawda? Ale nie, raczej nie... Znaczy, są takie lokalne cele. Na przykład w zeszłym roku chciałem zrobić, i zrobiliśmy, audiobook, tą animację, moją autorską całkiem, prawda? I w grudniu wyszła ta opowieść około wigilijna, prawda? Mhm. To nie jest już adaptacja opowiadania, prawda? Tylko no, to jest napisane od zera przeze mnie, prawda? Czyli dla ciebie to jest jakaś forma też spełniania się artystycznie? Nie wiem, czy tak bym to ujął, ale byłem ciekaw, czy mi się to uda i byłem ciekaw, czy... I byłem ciekaw, czy Boże, jak to ująć. No bo to daje też po prostu większą swobodę, że tak się wyrażę, w przekazaniu czegoś, prawda? No bo jeżeli adaptujemy pewne dzieła, to one są... Te adaptacje dalej będą. W tym momencie już tam kolejna się smaży, że tak powiem, prawda? Ale jest to w naturalny sposób troszkę bardziej ograniczające. I na przykład bardzo ciekawe, bo to tak trochę przetarło szlak, prawda? Ta opowieść około Wigilii, bo to było długie, tak? To było tam prawie godzinne, prawda? Więc chcieliśmy takie coś większego zrobić, prawda? I się udało, bardzo fajnie. Jakościowego, dokładnie tak. I na przykład dzięki temu wiemy, że można zrobić, że potrafimy zrobić coś takiego. Kolejne opowiadanie to chcemy zrobić, no nie będę za dużo szczegółów podawał, bo to będzie powiedzmy niespodzianka, ale chcemy zrobić bardzo fajne opowiadanie Kurta Vonneguta, które jest sprzed 50 lat i porusza aktualny temat, ale jest napisane w sposób ekstremalnie nieaktualny, ponieważ, no bo on pisze science fiction, prawda? No i mówimy o wyobrażeniu technologii sprzed 50 lat, prawda? W sensie to jest, no to takie rzeczy, nie można tego, w sensie to jest już ciekawostka historyczna, prawda? Wiemy, że to wszystko poszło w inną stronę i zrobimy to, ale przepiszemy to po prostu, tak? To znaczy musimy napisać to opowiadanie na podstawie opowiadania Kurta Vonneguta i zawrzeć to, co on, to, ten jego przekaz, prawda? Ale musimy ubrać to w zupełnie inne realia, żeby to było aktualne. Bo tak jak mówię, jest to opowiadanie na śmiertelnie aktualny temat, ale musi zostać po prostu zupdate'owane, żeby nie potraktować tylko tego tylko jako ciekawostkę historyczną, prawda? Bo w tym momencie to jest, mówię, problem jest być może aktualny, ale szczegóły wykonania, no to się patrzy na to, no w ciekawy sposób wyobrażano sobie to 50 lat temu, prawda? Myślisz, planujesz jakąś datę plus minus, kiedy chcecie to wypuścić? W tym półroczu, tak. Wróćmy jeszcze na chwilę do książki. Masz tam rozdział, który nazywa się Tozależyzm. I to jest jakby twoja idea. Możesz powiedzieć trochę więcej, na czym polega tozależyzm? Tej zgrabnej, dwuzdaniowej definicji chyba nie powtórzę z książki. Natomiast to jest taka idea, tak jak opisuję w książce, którą nazwę tą wymyślili fani, prawda? Wymyślili po prostu widzowie, bo się tak przyjęło, prawda, że z bardzo dużej, na bardzo dużą liczbę pytań ja spontanicznie odpowiadam, to zależy. I ja nie robię tego w sposób zaplanowany, no naprawdę tak uważam, prawda, w bardzo dużo pytań, no to zależy, o co dokładnie pytasz, to zależy z jakiej strony spojrzysz. To nie znaczy, że ja się uchylam od oceny, bo ja staram się tą ocenę jednak zawrzeć, zwłaszcza gdy ktoś o nią pyta. Ale chociażby z dwóch punktów. Albo z dwóch punktów, albo że okej, że uważam, że tak, no chyba żebyśmy spojrzeli na to w ten sposób, no to wtedy może tak, prawda? Żeby dać jak najszerszą perspektywę na to. I w to zależyzmie chodzi właśnie o to, żeby uwzględnić w ocenie jakiegoś zjawiska jak najszerszą liczbę perspektyw. I to jest ważne, uwzględnić w ocenie. To nie znaczy... Po
definicji to zależyzmu, po opisaniu, jak się stosuje to zależyzm, prawda? I właśnie to zależyzm jest też otwarty właśnie z definicji na rozmowę z drugą osobą, prawda? Bo jeżeli ja chcę uwzględnić jak najwięcej liczbę perspektyw, to, no to chętnie poznam te perspektywy drugiej osoby, prawda? Mhm. I też fajne by było wspomnienie to, że to zależyzm nie zawsze można stosować, że są sytuacje, kiedy to zależyzm nie jest miejsce i czas na to, żeby go stosować, że czasami trzeba podjąć decyzję natychmiast i nie można się zastanawiać nad 50 perspektywami, bo zwyczajnie nie ma na to czasu. Ja myślę, że to jest bardzo dobre, bo to też jest bardzo, bardzo słuszna uwaga, że po pierwsze to jest oczywiście ograniczone i ja zaznaczam, że my w naszych konfliktach społecznych myślę, że możemy to stosować, bo jeszcze nie jest aż tak źle, jak niektórzy chcieliby malować to, że jest. I jeszcze jest czas naprawdę myślę na dogadanie się, prawda? Ale, no mówię, nie musimy daleko patrzeć, prawda? Na Ukrainie, no nie musimy. Myślę, że pytanie, czy ci Rosjanie są tu z własnej woli, czy oni na pewno mają dobry ogląd na tą sytuację, czy my nie powinniśmy spróbować przemówić im do rozsądku, to nie są pytania na tamtą sytuację. Pytania na tamtą sytuację to jest otwieramy ogień teraz, czy czekamy jeszcze chwilę, prawda, aż podejdą bliżej. I bo sytuacja jest radykalna i tragiczna, prawda? No, ale my nie mamy takiej sytuacji. Więc to zależy, czy się w takim razie stosuje, żeby uniknąć takich sytuacji. Tak, to zależy, czy się stosuje, żeby uniknąć takich sytuacji, ale jeżeli się nie da, no to trudno, prawda? Natomiast po tym właśnie, po rozdziale opisującym to zależyzm jest taki podrozdział herezje, prawda, to zależyzmu. Bo jest, i tam jest właśnie rozpisane, z czym nie należy mylić tego to zależyzmu, z zaznaczeniem, że być może to zależyzm jest nawet podatny na wpadanie w takie rzeczy, prawda, że podatny na przykład że jeśli będziemy cały czas starali się rozważać wszystko z jak największej liczby perspektyw, to ktoś może pomyśleć, albo ktoś może wpaść w taką postawę, że to ja nie będę oceniał. Ale to nie o to chodzi, prawda? Niektóre rzeczy, wiadomo, no niektórych rzeczy może faktycznie nie należy oceniać, ale wiele rzeczy należy ocenić, prawda? Albo przynajmniej podjąć jakąś decyzję na podstawie tych wszystkich perspektyw. Tak, to nie znaczy, że my będziemy mieć rację zawsze w tym, absolutnie to tak nie znaczy, prawda? Ale przynajmniej się staramy uwzględnić to jak najszerzej. Żeby nie uchylać się od oceny. Tak jak mówiłem, żeby nie próbować na siłę dogadać się z osobami, które ewidentnie tego nie chcą. W sensie to też jest po prostu bezproduktywne. Ale też, żeby nie ulegać złudzeniu neutralności. Ponieważ to jest bardzo takie coś, o czym mało się mówi. Ludzie zwykle, często na przykład o liberalnym usposobieniu, i mówię to w takim klasycznym rozumieniu tego słowa, bo u nas liberalizm z jakiegoś powodu kojarzy się z lewicą, to jest technicznie niepoprawne, ale często mam wrażenie takie przeświadczenie o własnej neutralności, że oni są neutralni w podejściu do świata, do światopoglądu, prawda, że my patrzymy na to z boku i oceniamy to z boku. Nie ma czegoś takiego, jak nie ma w ogóle czegoś takiego jak neutralność światopoglądowa. Można się starać być neutralnym. Ja nawet nie wiem, czy można się starać być neutralnym, bo próba uwzględnienia jak największej liczby perspektyw nie jest próbą bycia neutralnym. Mhm. Ponieważ próba bycia neutralnym, no to byłaby właśnie próba wyrwania się zupełnie i stanięcia z boku, prawda, i próby oceniania tej perspektywy w oderwaniu w ogóle od jakichś elementów w nią uwikłanych. Ale każda ocena wychodzi z jakichś założeń. I nawet przykład, o ile dobrze pamiętam, jest w książce, prawda? Jeżeli, to jest radykalny przykład, oczywiście, prawda? Ale te radykalne przykłady, wbrew pozorom myślę, że też bywają użyteczne, tak? Jeżeli mówimy, że to, co Niemcy zrobili w II wojnie światowej, było złe, to nie jesteśmy neutralni. Tylko wychodzimy z jakichś założeń, prawda? Z jakichś założeń światopoglądowych i oceniamy, bo neutralna byłaby może próba opisania technicznie, co zaszło, kto komu co zrobił, ale spróbujmy tego nie oceniać, prawda? Mhm. A być może takie rzeczy, podobnie, nie wszystko, wiadomo, że są rzeczy być może, których nie warto oceniać, ale są też rzeczy, które warto, są rzeczy, których brak oceny jest nie na miejscu. To też jest opisane w tym, tak, że są sytuacje, gdzie wstrzymanie się od oceny jest błędem, bo jeżeli zbir leje ofiarę, to ja nie oceniam, jest przyzwoleniem na zło, prawda? Brak decyzji też jest przyzwoleniem. Dokładnie, więc są różne sytuacje, prawda? I też warto to rozpoznać. I jak twoi odbiorcy reagują na to, że mówisz, to zależy? Denerwuje ich to, czy już się nauczyli tego, Myślę, że jeżeli są stałymi odbiorcami, to się przyzwyczaili i że traktują to nawet z takim lekko humorystycznym, że tak powiem. Takie mam wrażenie, prawda? Ja się zawsze zastanawiam, jak rozmawiam z jakimś psychologiem albo gdzieś
czytam coś o psychologach, to ktoś z reguły komentuje, że ci psycholodzy albo marketingowcy, to też się tyczy marketingowców, dlatego, bo marketing też mocno bazuje na psychologii, że bardzo często odpowiadają, to zależy. I ludzie mają o to pretensje, ale przecież rzeczy zawsze zależą. To nie jest nigdy tak, że coś jest jedne i takie i prawdziwe, więc zawsze trzeba podejść do tego, do rzeczy w ten sposób. Tak, ale mam wrażenie, że psychologowie, marketingowcy, tak samo filozofowie, bardzo często mówią, to zależy, po czym nie przechodzą do oceny. Mhm. Prawda? Czyli nie rozkładają tego na kilka perspektyw. Nie rozkładają, tylko że to zależy od tego, tego i tego. Koniec, prawda? Mhm. A można powiedzieć, okej, to zależy od tego, od tego, od tego i na tej podstawie moim zdaniem to, prawda? Albo właśnie no to z tej podeszlibyśmy do tego, a z tej podeszlibyśmy do tego, prawda? To nie jest to samo, bo można od tego, od tych słów zaczynać tyradę, która nic nie powie, będzie jednym wielkim niezdecydowaniem, a można od tych słów zacząć, okej, próbuję to zrozumieć jak najszerzej i wyciągnąć wniosek, prawda? Co myślisz o prawdzie? Ja się ostatnio dużo zastanawiam nad prawdą. Czy w ogóle jest coś takiego jak prawda według ciebie? To zależy, co można myśleć. Nie, no, ja myślę, że istnieje coś takiego jak prawda. To znaczy, ponownie... Ale prawda też zależy. Są różne koncepcje prawdy, ale jeżeli mówimy o zgodności myśli z rzeczywistością, prawda, to no, twoje myśli mogą być bliższe lub dalsze rzeczywistości. I to nie chodzi o to, że my mamy absolutne pojęcie na rzeczywistość, prawda? Natomiast bez wątpienia możemy nasze pojęcie na temat rzeczywistości może być bliższe prawdy lub dalsze prawdy. I jeżeli chcemy przechodzić w ogóle, bo możemy przejść do jakiegoś koncepcji filozoficznych w ogóle, prawda? Czy istnieje w ogóle coś takiego jak prawda przez wielkie P, prawda? Czy istnieje jakiś ten najbardziej rzeczywista warstwa, że tak się wyraża, rzeczywistości, do której być może nawet my nie mamy pełnego dostępu, prawda? Ale gdzieś tam jest to coś najbardziej rzeczywistego, prawda? Ale widzisz, mogę popatrzeć na ten kubek i powiedzieć, ten kubek stoi na naszym stole. I to jest teoretycznie prawda. Ale jeśli rozmawialibyśmy, czy jakaś osoba okumała jakąś osobę, to już jest kwestia interpretacji na bazie u naszych uwarunkowań kulturowych. Więc już tutaj ciężko rozmawiać o prawdzie. Nie, zaraz. Jeżeli pytamy, czy jakaś osoba okłamała jakąś osobę, to nie jest kwestia uwarunkowań kulturowych. No bo kłamstwo to jest powiedzenie, to jest świadome wprowadzenie w błąd. Świadome. A co jeśli ta osoba powiedziała nieprawdę, nieświadomie? No to nie skłamała. Pomyliła się. Prawda? Albo postrzegała rzeczy inaczej, nie zrobiła. Aha, czyli ty rozumiesz kłamstwo jako taką... No kłamstwo jest intencjonalne, prawda? To znaczy, jeżeli ja powiem, że dzisiaj jest środa, prawda, bo jestem tak zmęczony, że nie jarzę, no przecież się nie okłamałem cię przecież, prawda? Bo tylko się pomyliłem. Nie? Jeżeli powiem, że widzisz... Ale... No, znaczy, możemy nawet przejść do jakichś, nie wiem... Ale wtedy też będzie spektrum, jeśli powiesz, że będzie spektrum tego, czy coś jest już jarzeniem, czy nie jarzeniem i zmęczeniem, czy jakby jakimś tam delikatnie świadomym działaniem. Wiesz, o co chodzi? Tam też będzie spektrum. Jasne. I ja będę mógł ocenić, że według mnie to było bardziej po tej stronie spektrum, a nie po tej stronie spektrum. Jasne, ale myślę, że może być, że tak powiem, nawet jeżeli my nie mamy dostępu do pełnej oceny tego, to myślę, że ta ocena może być. To znaczy tak, bo masz rację, że to nie jest takie całkiem oczywiste, prawda? Ponieważ być może dla mnie wygodnie byłoby się w czymś teraz pomylić, prawda? Więc nie będę się zbyt dobrze nad tym zastanawiał, tylko polecę z pierwszą myślą bez drążenia tego. Mhm. I może nawet zrobię to w sposób nie w pełni świadomy, prawda? Ponieważ, no właśnie, już, więc to nie jest takie proste, ale więc myślę, że kłamstwo też jest stopniowalne, ponieważ to jest co innego, tak? Jeżeli to jest co innego jeszcze, jeżeli pod wpływem emocji poleciałem z moją pierwszą myślą, prawda? To jest coś innego. Albo wycofałem się, to zależy z mojej... Tak, albo... A inną sytuacją jest, jeżeli ja wiem, że to nie jest prawda, ale i tak ci to powiem, prawda? A jeszcze inna sytuacja jest taka, kiedy ja wiem, że to nie jest prawda, ale i tak ci to powiem, a gdy ty zauważysz, że to nie jest prawda, to ja będę próbował ci jeszcze na dodatek podważyć to twoje... To jest stopniowane, prawda? Bo ja wiem, bo w ogóle wyszliśmy od tego, od prawdy, tak? Ale wyszliśmy od prawdy,
I jeśli dobrze rozumiem, prawda, to być może są inne, no że być może ten kubek stoi na stole, prawda, ale nie wiem, czy morderstwo jest złem, tak? O to chodzi, o takie pytania, czy to nie zależy od uwarunkowań kulturowych, tak? O to chodzi? Tak, czy na przykład jeśli ktoś cię atakuje w 5 osób, a ty w obronie własnej zabijesz jedną z tych osób, to w takim razie czy to morderstwo było złe, czy dobre? To nie było morderstwo. Przede wszystkim zacznijmy od tego, ani względem prawa, ani względem popularnego rozumienia. Morderstwo jest zaplanowanym zabójstwem drugiej osoby, prawda? To prawda. No i tu jest, pojawia się pytanie, czy istnieje coś takiego jak rzeczywistość moralna. To znaczy, pytanie, czy ktoś wyznaje realizm moralny, tak? Ponieważ realizm moralny zakłada, że pytania o wartościowanie są pytaniami o jakąś rzeczywistość moralną, prawda? I to nie znaczy, to znaczy, że na pytania o wartości, czy coś było dobre, czy coś było złe, istnieją poprawne lub niepoprawne odpowiedzi. A nie ma takich odpowiedzi, bo tutaj już wchodzimy w uwarunkowania kulturowe. No właśnie, warto się zastanowić nad tym, pytaniem, prawda? Ja często podaję samuraja jako przykład, że dla samuraja wartościowe jest zabić samego siebie. No tak, ale to jest, ale wiesz, zaraz z radością zaraz przejdę do uwarunkowań kulturowych, natomiast chodzi mi o to, że, bo sobie może zgubiłem w tym momencie myśl, chodzi mi o to, że jeśli tylko byśmy się zgodzili na przykład, właśnie, bo to nie należy tego mylić z absolutyzmem moralnym, prawda? Ponieważ absolutysta moralny powiedziałby, że zabicie drugiej osoby zawsze jest złe. Że czyn jest zły niezależnie od kontekstu. To nie jest to samo, prawda? To chodzi o to, że każda sytuacja, każde działanie, każdy świadomy czyn jest poprawny moralnie lub niepoprawny moralnie, jest dobry lub zły, nawet jeżeli my nie jesteśmy w stanie do końca tego ocenić i nawet jeżeli do tej oceny wymagana jest właśnie szereg różnych czynników do uwzględnienia, to ostatecznie odbija się to na jakiejś, to ostatecznie ten kubek jest albo pod stołem, albo nad stołem, prawda? Nawet jeżeli my źle na niego patrzymy, to gdzieś tam jest właśnie prawda pod tym względem. I to nie jest, i to jest ten realizm, prawda? Jest, mam wrażenie, że jest bardzo trudny do zaakceptowania przez bardzo wiele osób, zwłaszcza współcześnie, ponieważ wychodzą właśnie z tego, ale co z uwarunkowaniami kulturowymi? Uwarunkowania kulturowe są dodatkowym czynnikiem, który jest potrzebny do oceny tego. Ale powiedz mi, czy są rzeczy po prostu złe? Czy są czyny, które są złe, niezależnie od tego, co od kontekstu kulturowego. Nie mówię niezależnie od okoliczności, prawda? Ale niezależnie od tego, co kultura mówi na ten temat. Ciężko mi powiedzieć. Czy może weźmy przykład. Nie? Zastanawiam się nad przykładem zabicia dziecka, ale muszę się nad tym głębiej zastanowić. Bo od razu przychodzi mi drugi przykład do głowy, a co jeśli zabijasz dziecko po to, żeby uratować 1000 innych? Ale to jest co innego. No bo to jest sytuacja. Ale co jeżeli zabijasz dziecko, bo to jest modne? To jest, uważam, absolutnie złe. A co z kontekstem kulturowym? Kontekst kulturowy tutaj jest jak najbardziej zaaplikowany. Ale ja rozumiem. No wiesz, w sensie, bo są kultury, prawda? Są na przykład kultury, bardzo wiele kultur w historii świata było zupełnie normalnym. Było porzucanie niemowląt w lesie, prawda? Wsparcie podobno zrzucali je ze skały. Tak, w sensie z tym właśnie nawet wsparcie częściej zostawiano w lesie niż zrzucano ze skały, ale nadal było to zabijanie niemowląt, tak? Ten Edyp, tak, co go znaleźli w micie którymś, prawda, w lesie, no to właśnie tak go gdzieś tam, to nie było takie rzadkie, prawda, że ktoś natknął się w lesie na niemowlę, które ktoś wyrzucił po prostu, prawda. I to nie tylko wsparcie, tylko w ogóle w świecie greckim, potem w świecie rzymskim. W Chinach to nie działo się tak strasznie dawno, w Indiach to się dzieje nadal, prawda. I pytanie, czy zabijanie dzieci w kwestii wygody, tak? Ponieważ nie mówimy, to jest jeszcze co innego, prawda, że jak nie zostawię tego dziecka na tym, to umrę z głodu, prawda? I poprzez historię naszego gatunku na pewno ludzie stawali pod absurdalnie niemożliwymi wyborami, prawda, w ostatnich setkach tysięcy lat, ale również dziś mamy wiele takich sytuacji, prawda, mówię, czy nawet w bardzo niedawnej historii, względnie z perspektywy historii naszego gatunku, gdzie dla wygody się po prostu porzucało niemowlaki gdzieś tam. Więc jeśli... Nawet jeśli twoja kultura mówi, że to jest w porządku, to jest i tak złe, no to... Ale na jakiej podstawie w takim razie oceniasz to jako złe? No, pytanie, czy człowiek ma niezbywalne prawo do życia? Które jest niezależne... A czy to nie będzie zawsze zabarwione kulturą?
Co to znaczy zabarwione kulturą? Pytanie to, czy człowiek zawsze ma prawo do życia i jest na podstawie kultury, bo mogliby przylecieć kosmici i powiedzieć, my mamy w dupie życie i według nas każdy może umierać. No to w sensie nie muszą lecieć kosmici, Niemcy powiedzieli to 70 lat temu. Mhm. Mieli rację, czy się mylili? Czy to zależy? Czy nie da się tego ocenić? Ja potrafię to ocenić, ale to jest zabarwienie ale kulturowe. Ale czy masz rację? Tego nie jestem. Ale widzisz, to jest świetne pytanie. Według mnie mam rację. Okej, czy w takim razie walka z Niemcami, z nazistami, którzy uważali, że jeżeli urodziłeś się taki, to nie masz prawa do życia, to jest tylko i wyłącznie próba wymuszenia, to była tylko i wyłącznie próba wymuszenia naszej perspektywy na nich? Czy może walka o jakieś faktyczne dobro? Albo z przeciwko faktycznemu złu? Z mojej perspektywy przeciwko faktycznemu złu. No ale, możemy tak w kółko, nie? Ale pytanie brzmi... Czy ich perspektywa była równoważna? Moim zdaniem tak. Czy da się to ocenić niezależnie od... Bo w tym momencie, jeżeli twoim zdaniem tak, to co ci daje prawo do wymuszenia twojej perspektywy na nich? Musiałbym się nad tym zastanowić. Ale to jest... jak odpowiem ci teraz na to, to nie mogę być, mogę później nie być zadowolony z odpowiedzi. Więc to jest głębszy problem, który wolałbym przemyśleć, zanim udzielę odpowiedzi. Świetnie, więc może ja zachęcę wszystkich do zastanowienia się, prawda? Mhm. Jeżeli ocena taka jak zabijanie niewinnych ludzi, bo nasza ideologia tak mówi, jeżeli ocena tego to jest tylko kwestia czysto subiektywna, to rzeczy takie jak zatrzymanie Holokaustu, ja wiem, że to jest argument ad Hitlerum, tak? ale te graniczne przypadki są potrzebne, ponieważ w tak totalizującej perspektywie, jak moralność jest względna, zależy od kultury, te graniczne przypadki też się mieszczą, prawda? Muszą się zmieścić. Na końcu spektrum. Dokładnie. I myślę, że łatwiej jest, może być uzmysłowić sobie pewnie coś na ich przykładach. Czy zatrzymanie tego było po prostu próbą innych ludzi spoza tego systemu wartości na wymuszenie na tych biednych Niemcach systemu wartości praw człowieka? Wiesz, pytanie brzmi, czy przed spisaniem praw człowieka miałeś prawo do życia, czy nie miałeś wtedy prawa do życia? Czy pan, który zabijał niewolnika w starożytnym Rzymie, nawet jeżeli wydawało mu się, że to jest wszystko w porządku, bo to jest tylko zniszczenie przedmiotu, który mówi, robił coś i tak, możemy ocenić, że on odmógł nie wiedzieć, że robi coś złego, ale być może zrobił coś złego, nawet jeżeli nie wiedział, nie? Tylko, że jeśli chcemy ująć taką perspektywę, że no tak, pewne rzeczy są złe, to nie uciekniemy od realizmu moralnego, że te wybory, te oceny są rzeczywiste. Jakieś takie fundamentalne prawdy. Tak. Jakieś takie fundamentalne prawdy. I chciałbym zwrócić uwagę, że... I w przypadku założenia tych fundamentalnych praw wtedy naziści robili coś realnie złego. Tak. I zwróćmy uwagę, że na przykład Norymberga, tak, przyjęła właśnie takie założenia. Proces w Norymberdze przyjął właśnie takie założenia. Oni się na tym zastanawiali? Tak. Jak skazać ludzi? Przecież nie popełnili przestępstwa w prawie niemieckim. Prawda? Zrobili wszystko zgodnie z prawem. Więc względem czego mamy ich sądzić? Nie ma narzędzi prawnych. Tym bardziej w Norymberdze. No ale dokładnie tak. Właśnie, prawda? I tam skonstruowano ostatecznie taki wniosek, że pewne rzeczy, których dopuścili się Niemcy, były tak złe, że nawet jeżeli zrobili to za przyzwoleniem rządu i zgodnie z prawem, to my was za to powiesimy teraz. Mhm. I jeśli, widzisz, powieszono tych ludzi, jeżeli byśmy przyjęli perspektywę, no z mojej perspektywy to było złe, no to oni ich powiesili względem swojego widzimisię. A nie, to by nie było zgodne z jakimiś takimi założeniami procesu. No tak, bo w tym procesie ludzie wyszli poza, uznano, prawda, że są pewne prawa jednostek, prawda, prawa ludzi, które zostały naruszone, nawet jeżeli zostało to zatwierdzone na szczeblu prawnym. I chciałem zwrócić uwagę, że ja wiem, że to, o czym my rozmawiamy, dla wielu ludzi jest, dla wielu ludzi, którzy chcą być bardzo ostrożni w tych ocenach, jest trochę nieintuicyjne. Oni woleliby zostać w takim, że to nie wiadomo, to jest kwestia kultury i tak dalej, ale zwróćcie uwagę, że cały współczesny, cywilizowany świat jest oparty, idea praw człowieka jest oparta o realizm moralny, ponieważ idea praw człowieka jest oparta o założenie, że te prawa człowieka ten człowiek ma, nawet jeżeli rząd ich nie uznaje i on sam nie wie, że je ma.
Jeżeli irański rząd gnębi irańskie kobiety na ulicach, prawda, które próbują, nawet jeżeli nie próbują protestować, to to jest łamanie praw człowieka. Nieważne, że irańskiemu rządowi wydaje się, że ma prawo i nieważne, że irańskiej kobiecie może się wydawać, że taki jest jej los i ona na to zasługuje. To i tak to jest łamanie praw człowieka. Jeśli i do tej oceny, która jest wpisana w prawo międzynarodowe, wokół której jest zorganizowany również nasz kraj, ta ocena wymaga założenia, że to są oceny realne. To nie my, podli ludzie Zachodu, próbujemy wymusić na Irańczykach nasz system wartości. Notabene, tak sorry, że się tak rozgadałem, ale w ostatnim czasie Chińczycy właśnie stosują dokładnie tą retorykę. Czytałem jakiś wywiad z chińskim profesorem jakiś czas temu, gdzie on dokładnie mówi, że no, Zachód próbuje wymusić na Chinach zachodnią ideologię praw człowieka. Rosja chyba też to mówi. No możliwe. No w tym momencie nie mają już wyjścia, nie? No, więc to jest pytanie. Bo to jest bardzo ciekawe, bo gdyby sytuacja w Norymberdze nie wydarzyła się w Norymberdze, tylko wydarzyła się w Brazylii i to byłby inny proces, to jest szansa, że prawa człowieka byłyby ustalone jakieś delikatnie inaczej. Być może, że byłyby delikatnie inaczej. Wiesz co, bardzo możliwe, że obecnie one są ustawione wcale nie w sposób... Wiesz, można powiedzieć, ja myślę, że w tym założeniu, prawda, w tym skodyfikowaniu praw człowieka nie rościmy sobie prawa, że my mamy w tym momencie absolutną rację i wszystko już wiemy na ten temat, ale przynajmniej zakładamy, że jest jakaś prawda do odkrycia na ten temat. No właśnie, że w tym temacie moralności jest jakaś prawda do odkrycia, nie? I wiesz, i pytanie, czy konflikt, bo to wiesz, to nie jest konflikt, ten konflikt nie musi sprowadzać się od razu do oceny, na przykład do szczegółowej oceny systemów społeczno-ekonomicznych jakichś tam, prawda? W sensie wiadomo, że one niektóre będą bliższe tym wartościom, inne dalsze, prawda? Ale to nie jest tak, że na przykład liberalna demokracja jest jedynym systemem, który realizuje ochronę praw człowieka. Myślę, że nie jedynym. Myślę, że całkiem fajnie się sprawdzała dotychczas. Fajnie by było, gdybyśmy mogli, no bo ona ma teraz problem, tak? Ten system ma problemy. Fajnie by było, gdybyśmy potrafili je nadrobić, naprawić. Ale na pewno to nie jest jedyny możliwy system. Natomiast system taki jak chiński, prawda, gdzie Ujgurów się do obozów koncentracyjnych wsadza, no to pytanie brzmi, czy to jest tylko różnica opinii, czy oni robią coś złego. Bo jeżeli to jest tylko różnica opinii, to niby jakie mamy prawo ratować tych ludzi, prawda? Albo wywierać naciski, żeby to skończyć. Jeżeli to jest tylko różnica opinii, to czy chiński profesor nie ma racji, że my próbujemy im narzucić... Jeżeli to jest różnica opinii, to ma rację. No tak. No i właśnie to jest coś, o co warto się zastanowić. I to nie jest pierwszy raz, kiedy się nad tym zastanawiamy, prawda? Mhm. Dopiero co była zimna wojna, pytanie było dokładnie to samo. Czy to jest tylko różnica opinii między Związkiem Radzieckim a Stanami Zjednoczonymi, czy może jednak jedno jest lepsze od drugiego? Na pewno nie święte, prawda? Bo na pewno żadna z tych stron nie była święta, ale jedna była bez wątpienia lepsza niż druga. Będzie ciężko dogadać cały świat wokół jednych praw człowieka w takim razie. Bardzo ciężko. Czy na pewno? Nie wiem. Ja nie wiem, nie mówię, że tak będzie na pewno, ale kiedyś nie do pomyślenia byłoby dogadanie tych wszystkich europejskich plemion do jednych praw człowieka, prawda? I ponownie, teraz to ma, myślę, że pewien kryzys przeżywamy na tym polu, ale ludzie potrafili się jednoczyć już w poprzek nieprawdopodobnych różnic. Kto wie, może ostatecznie tym zjednoczeniem, jakieś zjednoczenie ponadcywilizacyjne? Nie wiem, nie wiemy tego. Nie wiemy tego, ale... Nie mówmy, że na pewno nie. Nie powiedziałem na pewno nie. Znaczy, no wiem, no tak, no, widzę, to będzie mówię. Turbo skomplikowane. Tak. Druga rzecz odnośnie prawdy, na którą się zastanawiam, ale to jest raczej, to wynika z tego, jak ja rozumiałem do tej pory prawdę, to, że prawda nie do końca równa się zmiana. To, że znasz prawdę i że możesz komuś powiedzieć prawdę, to nie ma aż takiego dużego znaczenia, jak mi się kiedyś wydawało. Bo teraz ludzie bardziej wolą podążać za tym, co większość ludzi robi na przykład. Więc to, jaka jest prawda, nie jest aż takie istotne, jak istotne jest to, w co ludzie wierzą. I nad tym się ostatnio zastanawiałem, że zawsze myślałem, że okej, jeśli przeczytam 10 książek i dowiem się w końcu prawdy na ten temat i będę znał te wszystkie perspektywy, to to będzie miało jakieś znaczenie. A teraz się orientuję, że to nie jest aż takie ważne, że pomimo, że znasz prawdę, to ludzie i tak zrobią po swojemu. Oni, nawet jeśli im powiesz, że coś jest aktualnie uznawane za prawdę, to oni i tak zrobią po swojemu. No często tak jest, prawda? Bo może się nie uwierzą po prostu, ale myślę, że to poznanie prawdy jest pierwszym punktem do tego. I
oczywiście, że nawet gdy do nas dociera prawda, to często wolimy iść za swoimi, bo to jest wygodniejsze jest zostać przy swoich uprzedzeniach, nie dopuścić do tego, że to coś jest prawda, co nie? Ale poznanie prawdy jest pierwszym punktem, najpierw do zmiany w samym sobie, a potem do zmiany w, miejmy nadzieję, szerszych kręgach, ponieważ w prawdzie jest coś wyzwalającego, prawda? To nie są losowe słowa, że prawda nas wyzwoli. Człowiek wie, jeżeli człowiek staje w prawdzie, to nawet jeżeli to jest bolesne, nawet jeżeli to jest mniej wygodne niż dotychczas, to na jakimś głębszym poziomie, mam wrażenie, dotyka to czegoś fundamentalnego dla naszego bytu. I rozpoznajemy to. I ludzie poprzez historię wielokrotnie pokazywali, że są w stanie znieść nieprawdopodobne rzeczy dla prawdy i nie żałować tego, a ludzie, którzy wybrali wygodę zamiast prawdy, właśnie wbrew pozorom potrafią nie cieszyć się tą wygodą później. Mhm. To nie jest... Być może jesteśmy przystosowani w jakiś sposób, być może dotyka to czegoś głębszego w nas, niż te popędy, niż te psychologiczne, prawda, zawirowania, które skłaniają nas w to czy w coś innego. Nie do końca rozumiem to, co teraz powiedziałeś. Dotyka czegoś głębszego, to znaczy? No bo można by sobie zastanowić, jeżeli to jest pytanie o tym, czym jest człowiek, prawda? Mhm. Czy człowiek się kończy na swoich popędach, czy człowiek kończy się na swojej psychologii, czy może jednak jest coś głębszego? A ty jak uważasz? No ja uważam, że jak najbardziej jest coś głębszego, to nie jest żadna tajemnica, że tak powiem, jakie są moje poglądy na metafizykę. Ale zwróćmy uwagę, że na przykład właśnie ta prawda, popędy, odruchy, to, do czego nas przystosowuje otoczenie, to nie jest prawda. Otoczenie nie przystosowuje nas do poznawania prawdy. Otoczenie przystosowuje nas do przetrwania. Do czyż wytwarzania nie? nawyków, które... Do wytwarzania nawyków, które pomagają nam przetrwać, które pomagają nam nie umrzeć, rozmnożyć się, powiększyć liczbę kopii tych genów, prawda, które się składają na to wszystko. Ale... Bardzo często jest tak, człowiek poza tymi odruchami, które bez wątpienia są w nas, i właśnie konformizm na przykład jest między innymi takim odruchem, i dla jasności nonkonformizm też może czasem z tego wynikać, że nie, ja będę przeciwko grupie, bo tak, bo też są ludzie, którzy chcą być przeciwko grupie dla zasady, prawda? Ale to ich stawia w jakiejś pozycji w tej grupie. Tak, ja, no właśnie. Ale jest masa przecież w człowieku... że tak się wyrażę, motywów, prawda, takich impulsów, które stają w kompletnej sprzeczności z tym, co pozornie mogłoby nakierowywać, co realizuje te popędy, które mają nas do przetrwania. Na przykład? No na przykład ludzie, którzy nie skłamię, nawet jeżeli przez to umrę, bo wiem, że to nie jest prawda. A jakby powiedział na to, że on jest tak bardzo uwarunkowany tym, w co wierzy, tak jak dlatego też wspomniałem o tych samurajach, którzy się zabijali, bo on woli umrzeć, niż żyć splamiony, nie popełnieniem samobójstwa, później w grupie, którego odrzuci przez to, że tego samobójstwa nie popełnił. Niekoniecznie. Czy to nie było... Ja nie jestem znawcą kultury japońskiej, ale czy to nie było przypadkiem tak, że... Nie musimy się tego trzymać, bo jestem. Ale chodzi mi o to, że czy to seppuku nie było przypadkiem tak, że on zmazuje tą swoją hańbę zabiciem siebie i przez to na przykład jego rodzina nie jest już skazana na tą hańbę. Ja nie mówię, że to był optymalny sposób. Ponownie, może ktoś mi to... Ja nie upieram się, że tak było, ale mam wrażenie, że zabicie samego siebie przez samuraja było sposobem na zmazanie hańby i zdjęcie na przykład z innych ludzi ze swojego klanu tej współodpowiedzialności za jakieś swoje przewinienie. Ja aż tak tego dokładnie też nie znam. Nie musimy używać tego przykładu. Możemy wrócić do tego kłamstwa w zamian za... Nie skłamania w zamian za odebranie życia. Czyli tutaj można powiedzieć to samo, że człowiek nie skłamie, odbiorę mu życie i nie skłamie dlatego, bo wie, że jego życie po tym, jakby skłamał, i tak by było bezwartościowe. Dlaczego byłoby bezwartościowe? Bo zostałby odrzucony z grupy, a odrzucenie z grupy równa się w jego głowie śmierć. Zaraz. Jeżeli grupa go przymusza do skłamania, no bo jeżeli zapowiedzenie prawdy grozi mu śmierć, no to przecież właśnie grupa oczekuje, że będzie kłamał.
Poczekaj, bo się chyba zakmatwała. Jeżeli hipotetycznie, prawda, ktoś mówi prawdę, chociaż wie, że grozi mu za to kłamstwo, no to nie. No to właśnie kłamstwo byłoby konformistycznym. To nie zostałby odrzucony przez grupę, czy przez struktury władzy, czy przez cokolwiek innego. Nie, no właśnie, to by mu umożliwiłoby mu dalsze funkcjonowanie w grupie, powiedzenie kłamstwa, prawda? Mhm. A on być może właśnie nie chce tego robić, ponieważ uważa, że jest jakaś wartość w mówieniu prawdy, nawet jeżeli istnieje, że prawda jest w jakiś sposób wartością samą w sobie, niezależnie od tego, jakie naciski mogłyby z tego ale wychodzić. To można odegrać tym samym argumentem. Też możesz powiedzieć, że w takim razie ten człowiek jest uwarunkowany psychologicznie w ten sposób, że nie da mu coś spokoju życia później. I że jeśli zrobi w jedną stronę albo w drugą stronę, to w zależności od tego, jak jest uwarunkowany psychologicznie, ta perspektywa życia po tym evencie wydaje mu się nie do zniesienia i woli zginąć teraz, niż żyć w tym... Ale w jaki sposób to jest odruch... To jest trochę jak z samobójstwem. Ja rozumiem, ale w jaki sposób to jest odruch... w jaki sposób to jest odruch przydatny ewolucyjnie? Przydatny ewolucyjny... Okej. Okay. Ja to... Przydatny ewolucyjny w tym, że ci ludzie z reguły tego nie robią i później mogą żyć w grupie. Dlatego większość osób nie podejmuje takich trudnych wyborów i to są jakieś bardzo małe jednostki. No dobra, no ale to właśnie przydatne ewolucyjnie byłoby właśnie pozostawienie, pozostanie w tym kłamstwie. Wiesz, to jest jeden z przykładów z tą prawdą, bo właśnie odruch, to co przecież człowiek, który mówi prawdę, wiedząc, co go za to czeka, zwykle cała jego platforma psychiczna krzyczy i biologiczna mówi, no nie rób tego, bo zginiesz. Mhm. Prawda? To nie jest tak, że on, zrobię to, bo inaczej nie będę mógł żyć z samym sobą. Tylko jeżeli do wyboru jest śmierć albo perspektywa, ojejku, być może nie będę mógł żyć z samym sobą, no, mam wrażenie, że ludzie, którzy naprawdę, nie wiem, powiedzieli władzy, co myślą i dostali za to nagrodę, jeszcze nie tak dawno w Polsce nawet były takie przypadki, prawda? To nie mówili tego, że nie wiem, bo nie będą w stanie żyć, jeżeli tego nie zrobią, tylko dzieje się takie zło, że ja nie mogę na to nie zareagować. Mhm. Prawda? Ale to nie jest jedyny przykład, prawda? To nie jest jedyny przykład, nawet przykłady takie jak oddanie życia za osobę, która nie jest z tobą spokrewniona, prawda? Albo zrezygnowanie z odebrania życia osoby, która kompletnie nie jest z tobą spokrewniona, a najeżdżając ją, zagrabiając jej zasoby, mógłbyś pomóc swojej rodzinie, prawda? To są ewolucyjne odruchy, prawda? I mam wrażenie... Czyli mówisz o odruchach, które są przeciwko ewolucji. Tak, myślę, że... odruch to nie jest dobre słowo, bo to nie jest odruch. Decyzja. Odruch, właśnie. Mówię o decyzjach, które są sprzeczne z naszą platformą przystosowawczą do przetrwania. A co, jeśli bym powiedział, że to są ludzie, którzy mają jakiś glitch w systemie i to są jakieś ewenementy? Że to jest glitch w jakimś systemie, tak? To jest bardzo ciekawe. To jest bardzo ciekawa perspektywa, że może to jest zaburzenie, że to jest zaburzenie w tym. Więc dlaczego tych ludzi tak strasznie chwalimy? Bo zrobią coś, czego my nie jesteśmy w stanie? No ale to nie robi się. No ludzie, którzy strzelili sobie w głowę, prawda, też robią bez powodu, też robią coś, czego my nie jesteśmy w stanie. Ale zwróć uwagę, że... Może to jest jakiś super atrakcyjny glitch. No ale to... Co to są super atrakcyjne glitche? Jeżeli mają ewidentnie negatywny, wyłącznie negatywny aspekt, prawda, to powinny być stopniowo wytracane w systemie. A zwróć uwagę, że w historii przynajmniej naszej cywilizacji wygląda na to, że coraz bardziej traktujemy tego typu rzeczy z uznaniem. To jest moment, do którego jeszcze sam nie dotarłem. Za każdym razem kończyłem w swojej głowie konwersację na ten temat na glitchu i że to może być po prostu zepsuty system, ale rzeczywiście kulturowo wychwalamy takie osoby, więc teraz pytanie, dlaczego wychwalamy kulturowe... Być może dlatego, że robią coś dobrego, niezależnie od kontekstu kulturowego. Muszę się nad tym zastanowić. Jasne. Nie? To nie są proste pytania, wiesz? Ale... Bardzo dobra wymiana zdań. Też mi się, też się dobrze bawię, że tak się wyrażę. Aha, to jest, to są, ale i prawa człowieka, tutaj dałeś mi nową cegiełkę do zastanawiania się nad tym, jak funkcjonuje świat i teraz glitch, to jest druga rzecz, na którą będę się musiał zastanowić. Powiedz mi jeszcze o diecie informacyjnej. Mhm. To jest jedna rzecz, o której wspominasz w swojej książce. Tak, dla jasności ja nie jestem autorem, że tak powiem, tej koncepcji. Ja wiem, bo ja to słyszałem też w podcastach. Dokładnie, natomiast mamy teraz, zwłaszcza ludzie, którzy bardzo angażują się, że tak powiem, w
funkcjonowanie w internecie, mamy tendencję do maksymalnego konsumowania po prostu jak największej liczby informacji, bo nie chcemy być poinformowani, prawda, i tak dalej, i tak dalej. A tymczasem, jak się przyjrzymy, to bardzo duża liczba informacji, które docierają do nas nie tylko z Facebooka, bo to już omówiliśmy, prawda, ale z serwisów informacyjnych, które są nastawione po prostu na rozkręcanie afery codziennie, która za 2 godziny będzie nieistotna, a te rzeczy jednak pobudzają nas, prawda, emocjonalnie. My się angażujemy w to, może napiszemy 3 gniewne komentarze, żeby powiedzieć, co myślimy na ten temat. Za 2 godziny jest zupełnie co innego. I jest masa, obracając się na co dzień w internecie, może docierać do nas masa informacji, która ponownie nie sprawia, że jesteśmy lepiej poinformowani, bo to nawet nie musi być prawda, prawda? Albo może być to prawda podana w wykrzywiony sposób, która podkreśla nie te aspekty, które trzeba. Nie czujemy się, ani się nie czujemy po tym lepiej, ani nie mamy właśnie lepszego narzędzia pojęciowego do patrzenia na społeczeństwo, tylko właśnie jesteśmy coraz bardziej spolaryzowani, prawda? I tak się właściwie składa, że od bardzo, bardzo wielu z tych bodźców można się odciąć. Nie ma, w sensie można przejść na tą dietę informacyjną, na pozyskiwanie informacji na temat tego, co się dzieje w kraju, na świecie, rzeczy, które są dla nas istotne, w sposób maksymalnie skrócony. W sposób, który na przykład będzie tekstowy. Nawet to jest taka prosta rzecz. Czytaj o tym, zamiast czytaj, że tak powiem, krótkie informacje w miejscach, bo są miejsca, które relacjonują wydarzenia na zasadzie krótkich informacji tekstowych, a nie na zasadzie powiadomienia, pod którym jest krzykliwy tytuł i dramatyczne zdjęcie, prawda, i coś tam jeszcze, prawda. W TVP były kiedyś takie tak pięknie wklejane w Paincie zdjęcia płonących tankowców, tak? Nie wiem, czy pamiętacie. Były takie. No, oni robią różne dziwne rzeczy, których później screenshoty krążą po internecie. Tak, dokładnie tak. I chodzi mi o to, że wiele z tych informacji, które do nas docierają, nic nie stracimy, pomijając je i zostawiając te, które są faktycznie ważne. Żeby nie skupiać się na przykład na tym, w sensie można pozostać dalej poinformowanym, ale nie angażować się w rzeczy, które na przykład są kompletnie poza naszą kontrolą, prawda? Nie ma sensu być unurzanym w informacjach, na które nie masz żadnego wpływu i które nie mają żadnego wpływu na ciebie, bo takie informacje też są, prawda? O takich informacjach bardzo często jest najbardziej głośno, prawda? A warto jest rozgraniczyć te rzeczy i ponownie, lepiej jest to na pewno opisane w książce w tym momencie, tak to pobieżnie. To jest podcast, wiadomo, tak, tutaj, tak, tutaj tak, mówisz rzeczy z głowy. Tak, natomiast jest bez wątpienia można, i gorąco zachęcam do ograniczenia napływu informacji do tych, które są nam potrzebne po prostu. Wydaje mi się, że może być tak, że ludzie mają problem z ocenianiem, które rzeczy są, mają na nie wpływ i mogą coś z nimi zrobić, a które nie mają na nich wpływu i nie mogą nic z nimi zrobić. Na przykład teraz trzęsienia ziemi w Turcji. Czy to jest informacja, która jest istotna dla przeciętnego człowieka, czy nie jest istotna? No a pytanie, czy na twoim osiedlu, nie wiem, Caritas zbiera na paczki dla tych ludzi, prawda? Może ale o tym nie będę mówili w tych mediach. No i to jest więc jeżeli nie o tym mówią w tych mediach, to po co te media? Bo pewnie jest gdzieś inne medium, które, może twoje lokalne medium, które opowie o tym i poinformuje cię, że lokalny Caritas zbiera paczki dla tych ludzi, prawda? I nagle to jest coś, z czym ty możesz coś zrobić. Informacja. Prawda? Dokładnie tak. Kolejna rzecz, właśnie zastanówcie się, to mamy teraz taką, globalizacja to nie jest odpowiednie słowo, ale ponieważ ta cała sfera informacyjna jest bardzo połączona, to mam wrażenie, że ludzie mają taką tendencję do preferowania wiadomości ogólnokrajowych nad lokalnymi, a to niekoniecznie jest poprawne, bo to, że spójrzcie, jaka tragiczna inwestycja rządzących w tym, nie wiem, województwie gdzieś tam na końcu, ojejku, ile to będzie kosztować, a czy ten był odpowiedzialny i tak dalej, to może być znacznie mniej ważna dla ciebie informacja niż to, którędy wytyczą nową drogę na twoim osiedlu, tak naprawdę. I to nie mówię, że tamta informacja nie jest problemem, ale czy to ma wpływ, czy nie ma żadnego przełożenia na tamto, prawda, że jest taka sfera lokalnych informacji, nawet mam wrażenie, która jest trochę zaniedbana przez to, że bardziej atrakcyjne są informacje globalne, czy tam powiedzmy ogólnokrajowe, a dużo większe przełożenie na twoje życie i w dużo większą możliwość twojego zaangażowania niosą rzeczy bliższe ciebie.
Na przykład jakby mi gdzieś niedaleko otworzyli nowy supermarket. To jest super istotna informacja, no, której, tak, której no, nigdy nie usłyszę no, w mediach. No ale no tak, no, tak naprawdę. No, to jest to jakiś taki przykład, prawda? Mm-hmm. Ale nawet na warstwie polityki, wbrew pozorom, już pomijając już te wszystkie inne kwestie, prawda, to może się okazać, że bardziej, że i zdrowsze, i bardziej... I też bardziej nastawiające do może do działania, informujące o sprawczości, ponieważ człowiek czyta o kolejnym skandalu i czuje bezmoc, prawda? Czuje, że jest bezsilny wobec tego. No ale może są niższe szczeble tych samych problemów, w których ty mógłbyś coś zrobić, coś powiedzieć, coś komuś pomóc, zasygnalizować problem, prawda? Są też mnie i nie musimy wszyscy przejmować się wszystkim. Wbrew temu, co twierdzą być może liczne media. Liczne media, które pomiędzy tymi newsami wyświetlają ci reklamę i to jest główny cel pokazywania tych emocjonalnych informacji, które nie mają za dużo produktywności w sobie, a jednak skupiają twoją uwagę i jakieś zaangażowanie takie. To jest jedna rzecz odnośnie diety informacyjnej. Druga rzecz, o której ja często słucham, to jest to, że każda informacja, którą konsumujesz, ma na ciebie realny wpływ. Czyli mm-hmm. na przykład to, że ja wczoraj oglądałem Grę o Tron, nie bez powodu o niej dzisiaj powiedziałem, bo ona miała na mnie wpływ. Gdybym wczoraj oglądał podcast z Jordanem Petersonem albo z Joe Roganem, to prawdopodobnie rozmawialibyśmy dzisiaj o tym, a nie o Grze o Tron. I to jest rzecz, o której ja często myślę, mówiąc o diecie informacyjnej, że to, co oglądasz, ma na ciebie realny wpływ. To, jaką książkę przeczytasz, ma na ciebie realny wpływ. Albo przeczytasz kryminał i będziesz się bał w nocy, albo przeczytasz coś o produktywności i będziesz wiedział coś lepszego o sobie, co możesz później wykorzystać. I to jest taki, mam wrażenie, nie wiem, czy to jest druga strona, ale jakby też taka bardzo pozytywna strona diety informacyjnej, że możesz wybierać, które informacje konsumujesz, bo nawet nie konsumowanie tych mediów i tych takich emocjonalnych newsów, wciąż konsumowanie jakichś mniej wartościowych rzeczy przyczynia się na to, co masz później w głowie i możesz to zamienić na jakieś bardziej produktywne rzeczy i te produktywne rzeczy będą w twojej głowie i będziesz na podstawie tego mógł działać. To jest coś, co ja rozumiem, mówiąc dieta informacyjna. Tak, ja myślę, że to też jest bardzo słuszna uwaga i dodajmy do tego też, że ludzie być może właśnie nie zdają sobie do końca sprawy właśnie z tego, co powiedziałeś, że wszystko na nas działa, ale nie tylko na takiej zasadzie, że okej, dowiesz się czegoś nowego, więc popchnie cię to do czegoś innego, ale nawet rzeczy, z którymi ty się nie zgadzasz, nawet rzeczy, które ty zbędziesz z głowy, prawda, bzdury ktoś wygaduje, to i tak jesteś wystawiony na ten bodziec, będziesz wystawiony na 10 takich bodźców i nagle będziesz miał wrażenie, że to jest na przykład duży problem, prawda? Mhm. I to jest też to, co mówiłem, że jeśli ktoś chce, to w 40-milionowym kraju bez najmniejszego problemu znajdzie sobie jakąś grupę społeczną i codziennie będzie czytał o złej rzeczy, którą zrobić ktoś z tej grupy. Bez problemu. I są przecież media wyspecjalizowane w robieniu dokładnie tego. Tak, znajdziemy sobie kogoś, kto jest naszym zdaniem zły i codziennie znajdziemy jedną osobę w 40-milionowym kraju, która zrobi coś złego. Żaden problem. Ale oglądasz to przez miesiąc, to i myślisz, że to są potwory. I masz wyolbrzymiony absolutnie problem w głowie. No oczywiście, że tak. Tymczasem przez miesiąc 30 ludzi zrobiło coś w 40-milionowym kraju, prawda? Pewnie z populacji danej grupy, która może leść w setki tysięcy, prawda? Dlatego pytałem cię o to, że nie używasz social mediów, bo ja uważam, że używam ich zdecydowanie za dużo i byłem ciekawy właśnie, jak wygląda twoje funkcjonowanie. Czyli po prostu ty, jak nie używasz social mediów, to dużo mówisz, że YouTube'a oglądasz, tak? To są rzeczy, gdzie głównie spędzasz czas taki mediowy. Znaczy podobnie, to też nie jest tego dużo, tak? Bo w sensie ja mam czas wypełniony zupełnie innymi rzeczami po pracy, że tak się wyrażę. Mhm. Ale jeżeli już jakichś mediów internetowych używam, to raczej YouTube'a, tak w tym sensie. Czyli YouTube'a i jakieś treści, które uważasz, że są dla ciebie produktywne. Dobra. Zapytałem cię już o wszystko. W sumie nie o wszystko, ale możemy kończyć, bo wiem, że też masz umówione dalej rzeczy. Bardzo dobra rozmowa. Bardzo ci dziękuję. Również bardzo dziękuję, była wyjątkowo interesująca. Ja też lubię takie wymiany. Miło mi było. Trzymajcie się. Dzięki, do usłyszenia. Siemanko. Od teraz specjalnie dla was będę nieprzygotowany nie 2, a 3 razy w tygodniu. Nowe podcasty we wtorki, czwartki, niedzielę o 19:00. Pozdro.